Szanowni Państwo, witam po krótkiej przerwie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Na wezwanie komisji stawił się pan Jarosław Sachajko. Zgodnie z treścią artykułu 11d ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego pouczam pana, iż zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania, czy zrozumiał pan treść pouczenia? Tak, zrozumiałem. Bardzo dziękuję. Zgodnie z treścią artykułu 11c ustęp 1 i 2 oraz artykuł 17 ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej pouczam pana o następujących prawach, które panu przysługują. Po pierwsze, uchylenie się od odpowiedzi na pytanie, że jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe. Po drugie, odmowy zeznań, gdy jest pan osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został pan skazany. Po trzecie, żądania, by przesłuchano pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego. Po czwarte, odmowy zeznań co do okoliczności, na które ściąga się ciążący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Po piąte, zgłoszenie wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji. Po szóste, zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnej wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawy. Po siódme, zwrócenie się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana ocenie sugeruje treść odpowiedzi jest nieistotne bądź niestosowne. Po ósme, złożenie wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. Po dziewiąte, złożenie wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo artykułu 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięki i obraz, o czym został pan uprzedzony w wezwaniu. W dalszej kolejności na podstawie artykułu 11b ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej zwracam się do pana z zapytaniem, czy ustanowił pan pełnomocnika? Nie. Dziękuję. Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku, zajęcia. Jarosław Sachajko, 8 października 71, czyli 53 lata. Obecnie nie pracuję zawodowo, jestem parlamentarzystą. Dziękuję. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżenia? Nie, nie byłem. Dziękuję. Proszę wszystkich o powstanie. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nastąpi teraz odebranie od pana przyrzeczenia. Proszę za mną powtarzać. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Bardzo dziękuję. Czy zgłasza pan jakieś wnioski formalne? Tak, mam wniosek. Może nieformalny, ale z przysługującego mi prawa, czyli ten punkt szósty. Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie swobodnej wypowiedzi w objętej przesłuchaniem sprawie. Dziękuję. Na podstawie artykułu 11c ust. 3 ustawy o Komisji Śledczej oddalam ten wniosek. Moja decyzja również i dzisiaj jest motywowana potrzebą zapewnienia prawidłowego działania komisji. Widzieliśmy już wcześniej przed panem tutaj pana Artura Sobonia i jego swobodną wypowiedź, a następnie odpowiedzi na pytania po tym, jak skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi. Nie odpowiedział w zasadzie na żadne pytanie, odczytując z kartki oświadczenie. W związku z tym... Dlaczego panie przewodniczący to pan oddalił, ten wniosek? Przecież świadek ma prawo do swobody... Panie pośle Wójcika, ja rozumiem, że pan może tak u siebie włączać sobie mikrofon, kiedy... Gdyby pan słuchał, co ja mówię, to pewnie by pan zrozumiał. Na początku czytałem na podstawie artykułu 11c ust. 3 ustawy o Komisji Śledczej. Dziękuję. Ale jednocześnie pouczam pana, że stosownie do artykułu 11c ust. 3 ustawy o Komisji Śledczej na decyzję przewodniczącego komisji oddalającą wniosek osoby wezwanej w sprawach określonych w ust. 1 punkt 5.9 służy jej odwołanie do komisji. Komisja rozstrzyga o odwołaniu w drodze głosowania większością głosów. Czy pan składa odwołanie? Jeszcze raz, przepraszam, do mikrofonu.
Oczywiście. Tak, rozumiem. Dziękuję. Poddaję zatem pod rozstrzygnięcie komisji odwołanie. Pan poseł Wójcik pyta, który punkt? Artykuł 11c ustęp 3. Zarządzam głosowanie. Szanowni Państwo, kto z członków komisji ze uwzględnieniem odwołania pana Jarosława Sachajko? Bardzo proszę. I umożliwienia mu swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie. Kto z Państwa jest za? Panie pośle, ja nie wiem, mam wolniej jeszcze czytać? Tak, no pan byle jak prowadzi. No. A może pan nic nie rozumie? Może panu to trzeba na kartce napisać? No, nie wiem, no wszyscy rozumieją, tylko nie pan. No, pan był wiceministrem sprawiedliwości, tak? Ojej. Ojej. No dobrze, a proszę, żeby pan chociaż zagłosował. Jeśli pan chce, oczywiście nie musi pan. Dobrze, kto z państwa jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Dobrze, poproszę o wyniki głosowania. Za 3, przeciw 6, nikt się nie wstrzymał, głosowało 9 osób. Bardzo dziękuję. Przechodzimy w takim razie do zadawania pytań. Myślę, że dobrze by było wyświetlić ten mail pana posła Pawła Kukiza, który nawiązał do pana osoby. Jeśli mogę poprosić, żeby sekretariat wyświetlił tylko w tej części dotyczącej świadka. Punkt drugi. Nie wiem, czy pan się zapoznał, czy pan widział treść tego maila. To jest mail z 5, przepraszam, to jest wpis na Facebooku, przepraszam bardzo, z dnia 5 maja 2020 roku, który rozpoczyna się, szanowni państwo, posłuchajcie proszę opartej na faktach z ostatnich dni krótkiej opowieści o żenującej, zmasowanej, panicznej. Tak, czytałem i słyszałem, jak pan przewodniczący dzisiaj rano całość czytał. Dobrze, to pozwolę sobie tylko punkt drugi dotyczący pana odczytać, bo rozumiem, że w tej sprawie również będą pytania członków. Do Jarosława Sachajki, posła Kukiz 15 z okręgu chełmskiego, byłego przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa, dzwoni prezes jednego z największych w Polsce producentów kurczaków, Cedrobu. Drobiarz zachęca Sachajkę do poparcia pisowskiej ustawy o wyborach korespondencyjnych i sugeruje stanowisko w Ministerstwie Rolnictwa. Drobiarz zaprasza też na spotkanie z premierem. Po konsultacji ze mną, czyli z panem Pawłem Kukizem, Jarosław Sachajko na spotkanie z Morawieckim idzie. Dużo okrągłych słów, typowych dla premiera. Dobro Polski, dobro partii, dobro Dudy. Sachajko pyta, dlaczego premier nie rozmawia bezpośrednio ze mną. Wateusz na to, że Kukiz obraził jego ojca, a on w swej łaskawości Kukizowi wybacza. Tak w rzeczywistości strasznie obraziłem Kornela, biorąc go na listy Kukiz 15 do Sejmu i zgłaszając na marszałka seniora, choć PiS zawsze Kornela wyśmiewał i unikał. O czym premier wie doskonale i się z tym faktem godził. Podsumowując, premierowi tysiąclecia i drobiarzowi nie udaje się przekonać posła Sachajki do zdrady własnych przekonań i wyborców i zagłosowanie za przedłużeniem za wszelką cenę rządów przekupywaczy i szantażystów. Rozumiem, że to skrót od PiS. Przekupywacz, szantażystów. Dobrze. Może na początku pan się odnieść do tego wpisu, czy to w ogóle jest prawdziwy, czy pan rozmawiał z panem Pawłem Kukizem, czy drobiarz, czyli prezes, rozumiem, albo ktoś inny z firmy Cedro z panem się kontaktował, zapraszał, czy zorganizował spotkanie z panem premierem Morawieckim. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, jak najbardziej takie spotkanie miało miejsce. Od razu sprostuję, że tam nie było żadnej możliwości, żeby mnie do czegokolwiek przekonać.
bo ja tak nie daję się przekonywać tylko dlatego, że ktoś albo mnie straszy, albo cokolwiek proponuje. Mam swoje zasady, których się trzymam jako poseł od 2015 roku. Cały czas idąc z tymi samymi postulatami, wbrew temu, co próbuje sugerować pani poseł Felix. Pani poseł, naprawdę, jakby pani pozwoliła mi trzy zdania pod rząd powiedzieć. Pani poprzednio powiedziała, że Kukiz 15 jest tam, gdzie chorągiewka zawieje. Jakby pani była taka łaskawa zapoznać się ze strategią zmiany. Mam prośbę do świadka, jakby świadek się odnosił do tych słów i tematu tego, a nie do posłów tej komisji. To byłbym wdzięczny. Pan przewodniczący i również większość komisji zabroniła mi swobodnej wypowiedzi, a poseł nie znajduje się tu i teraz, albo w jakimś dowolnym momencie, tylko ma swoją ciągłość działania i właśnie chciałem powiedzieć o tej ciągłości działania, która w moim wypadku i w wypadku Kukiz 15 nie zmienia się od 2015 roku. Jeżeli pan przewodniczący i pani poseł przeczytałaby strategię zmiany, co tam jest napisane i jakie są postulaty, następnie zapoznałaby się pani z strategią Koalicji Polskiej, łączymy Polaków, tam również mamy... Dobrze, same... ale my świadka nie pytamy o program i dlaczego pan nie kandydował z Kukiz, tylko z partii PiS. To jest pana, pana osobista decyzja, ale my pytamy o to, czy producent kurczaków, Cedrobu, a dokładnie kto z tej firmy zorganizował spotkanie u premiera Morawieckiego i czy to było normą, że przedsiębiorca pana umawiał z premierem na spotkanie i gdzie to spotkanie się odbyło i czego dotyczyło? Jakby pan tu mógł rozwinąć swoją myśl. No, to chciałem powiedzieć w kolejnym zdaniu, ale trudno jest to zrobić, jak pan przewodniczący co chwilę wchodzi w wypowiedź. I ostatnią rzeczą, którą chciałem powiedzieć po tych dwóch programach, które są ze sobą spójne w zakresie Kukiz 15, jest obywatelski program rolny Kukiz 15 z konkretnymi projektami ustaw. Jedna z tych ustaw dotyczy narodowego wskaźnika białkowego. Nie pośle, ja rozumiem, że pan może przyszedł sobie tutaj jakieś żarty robić, ale to jest poważna komisja. My pytamy o wybory kopertowe, a nie o wskaźnik białka. My pytamy pana, czy kto z Cedrobu zorganizował spotkanie z premierem Morawieckim. Czy może pan odpowiedzieć konkretnie na pytanie? To chciałem zrobić w kolejnym zdaniu. Proszę zobaczyć, jest przede mną ten dokument, na który chciałem się powołać, świetnie, ale pan przewodniczący pan przejdzie znowu do meritum, a nie mówi o białku, bo my o białku nie rozmawiamy, tylko o wyborach kopertowych. No nie, no ale pan przewodniczący chciał, abym panu, tak jak ją pamiętam, streścił tę rozmowę z panem premierem i z panem Andrzejem Goździkowskim, bo to była ta osoba, która zadzwoniła do mnie, a później zaproponowała spotkanie. Więc bardzo bym prosił jednak o to, żebym mógł osadzić spotkanie, treść spotkania w pewnym kontekście. Dobrze, za chwilę pan osadzi, ale może pan troszeczkę bliżej. Pan Goździkowski do pana zadzwonił i co panu przekazał? No więc... To mówię i prosiłbym, żeby pan przewodniczący nie próbował rozbijać mojej pewnej logicznej wypowiedzi, bo tak nie zamierza. No jak widać w tej chwili, to jednak pan przewodniczący zamierza. Więc pana Goździkowskiego... Czyli do pana, do świadka zadzwonił pan Goździkowski telefonicznie i zaprosił na spotkanie z premierem w sprawie wyborów kopertowych, tak? Panie przewodniczący, chciałbym jednak odpowiadać pełnymi zdaniami, a nawet akapitami, żeby była jakaś ciągłość logiczna tej wypowiedzi. Nie zgadzam się na przesłuchiwanie w stylu esbeckim, tak nie i... krótkie odpowiadanie na pytania, więc prosiłbym, abym mógł teraz w dwóch zdaniach powiedzieć, skąd znam pana Goździkowskiego, bo... Dobrze, niech pan powie, skąd pan zna i kiedy do pana zadzwonił, jak doszło do spotkania z premierem Morawieckim. Tak jak mówiłem, tylko wtedy pan przewodniczący przerwał, w obywatelskim programie rolnym jedna z ustaw tyczy się narodowego wskaźnika białkowego. Jest to ustawa, która
ma zapewnić... A to w ogóle nie jest śmieszne. Naprawdę. Ma zapewnić... Zgadzam się po raz pierwszy z panem przewodniczącym Budką. Mimo wszystko, która ma zapewnić... Bardzo proszę ma zapewnić dać polskim, możliwość logicznej wypowiedzi świadkowi. Dziękuję bardzo. Polskim rolnikom możliwość zbywania polskiego białka. Jednakże firma Cedrop, jedna z licznych, czy może kilku, przepraszam, dużych polskich firm, od lat blokuje taką możliwość. Jeżeli państwo popatrzą na zarząd firmy Cedrop, to on jest tak zrobiony, że tam jest zarówno członek Platformy Obywatelskiej, pan Mirosław Koźlakiewicz, jak i członek Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Goździkowski, który na licznych spotkaniach dotyczących tej ustawy no różnymi sposobami się temu sprzeciwiał. Byłem zaskoczony tym telefonem wówczas, że pan Goździkowski zadzwonił do mnie i zaczął od wyborów kopertowych, a później możliwości spotkania z panem premierem. Aczkolwiek zobaczyłem pewną możliwość przekonania pana premiera do tego, aby poparł tę ustawę, ponieważ gdyby wiele rozwiązań z tego obywatelskiego programu rolnego, który tam powstał w 2018 roku, było wdrożonych, to bylibyśmy w tej chwili w zupełnie innej sytuacji, jeżeli chodzi o rolnictwo, ponieważ uważam, że obietnic wyborczych należy dotrzymywać. Tak też robiłem wszystko, aby te złożone obietnice wyborcze i w obywatelskim programie rolnym, i te z 2015 roku i z 2019 roku były spełnione. Dlatego zgodziłem się na spotkanie z panem premierem, aby go przekonać do tego rozwiązania. Tak, wpis pana posła Kukiza nie dotyczy wskaźników białek, tylko wyborów kopertowych. Wymienia czterech parlamentarzystów, których chciano korumpować, przekonywać w sposób, jak tutaj mówi, gangsterski. I możemy, wie pan, rozmawiać w innym miejscu na temat białek, pewnie jest Komisja Rolnictwa od tego, ale my pytamy pana o wybory kopertowe. Dlaczego to pan Goździkowski nagle, swoją drogą, nie wiem, czy to jest ta sama firma, o której dziennikarze pisali, że ściągała między innymi zboże z Ukrainy, to o tej samej mówimy? Panie pośle, pan jest z rolnictwa lepszy, to ja tylko... Tak, oczywiście, to jest pewno jest to ta sama, która ściąga za 6, razem z innymi firmami, za 6-8 miliardów rocznie soję genetycznie modyfikowaną do swoich pasz i te pieniądze powinny zostać z Ameryki, z Argentyny. Rozumiem, to są te pieniądze, panie przewodniczący, proszę mimo bardzo, wszystko, proszę. To są te pieniądze, o które apeluję od wielu lat, aby zostały w kieszeniach polskich rolników, a nie amerykańskich rolników, argentyńskich rolników. I z tym tematem poszedłem do pana premiera. Czy pan prezes tej firmy był członkiem PiS-u? Tak mi się wydaje, że był członkiem PiS-u, dokładnie tak samo, jak i członkiem Platformy jest pan Mirosław Koźlakiewicz. Tam oni, podejrzewam, że niedługo będzie on prezesem, bo oni się tak zamieniają w zależności, kto rządzi, ten rządzi w firmie. Widzę, że pan ma dużą wiedzę na temat tej firmy, no to bardzo ma ciekawe. Ma pan rację, zajmuje się rolnictwem od 8 lat. Ponieważ pan poseł Romowicz wnioskował pana przesłuchanie, to oddam głos w tej chwili panu posłowi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący nie pozwolił mi się odnieść, chyba się pan zgubił w tym, że o tym wpisie, o którym mówił pan przewodniczący. Ale szanowny... Teraz pyta pan przewodniczący Romowicz. Bardzo proszę. W PiS-ie o gangsterskich metodach i korupcyjnych rzeczach. Chciałby pan rozwinąć ten wątek? Proszę bardzo. To ja z chęcią z panem to zrobię szczegółowymi pytaniami. No, ale proszę się nie śpieszyć. Ja chętnie jednak będę o tym rozmawiał. Naprawdę nasi oglądający wyborcy mają prawo jednak do kompleksowej informacji. Od
nawet systemu wyborczego, bo od 2015 roku uważamy, że ordynacja wyborcza, która jest obecnie, pozwala na korumpowanie posłów, na to, żeby... Panie przewodniczący, ja składam jednak wniosek formalny, że pan świadek odpowiadał na pytania, a nie o ordynacji wyborczej. Ja odpowiadam na pytania. Przedstawiam wniosek formalny, żeby przywołać do porządku świadka. Przywołuję świadka do porządku, a zadaję pytania pan przewodniczący Romowicz, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jakby pan zerknął na ten wpis pana posła Kukiza, czy taka sytuacja, o której jest mowa w tym wpisie, miała w ogóle miejsce? Krótko, tak czy miała, czy nie miała? Krótko powiedziałem, tak jak może nie krótko odpowiedziałem panu przewodniczącemu Jońskiemu, jak najbardziej taka sytuacja miała miejsce. Dziękuję bardzo. Idąc dalej, tutaj czytamy, że Drobiarz zachęca Sachajkę do poparcia pisowskiej ustawy o barach korespondencyjnych i sugeruje stanowisko w Ministerstwie Rolnictwa. Czy Drobiarz, jak to jest w poście napisane, to jest prezes firmy Cedrop, jeżeli tak, jakby pan mógł jeszcze raz wymienić imię i nazwisko tej osoby. I czy to ta osoba zaproponowała panu poparcie ustawy o wyborach korespondencyjnych i zasugerowała stanowisko w Ministerstwie Rolnictwa, jeżeli pan poprze tą ustawę? Panie wiceprzewodniczący, ja z całą radością powtórzę prawie zdanie w zdanie to, co powiedziałem przewodniczącemu. Ale nie poczułem, że ma pan rozdanie, tylko że pan odpowiedział na pytanie. Czy... Ale pan o to samo pyta. Nie, nie, ja pytam dokładnie, czy właściciel firmy, czy prezes firmy Cedrop zachęcił pana do popierania ustawy o barach korespondencyjnych, w zamian za to zaoferował panu stanowisko w Ministerstwie Rolnictwa. To jest dokładnie pytanie, tak brzmi. I niech pan tam nie zbacza na kierunki tematy rolnicze. Wiem, że jest pan z tym specjalistą, szanuję to, gratuluję tego. Ja takiej wiedzy nie mam. Podziwiam pana, że pan taką wiedzę ma. Natomiast chciałbym uzyskać na konkretne pytanie odpowiedź. Tak jak powiedziałem panu przewodniczącemu Jońskiemu, pan Andrzej Goździkowski, który obecnie jest prezesem zarządu firmy Cedrop, zadzwonił do mnie, co mnie wtedy bardzo zdziwiło i mówił o tym, że tę ustawę trzeba poprzeć. Czy zaoferował panu w tym momencie, kiedy sugerował, czy prosił, czy nie wiem, czy zwracał uwagę na to, że trzeba tę ustawę poprzeć, czy proponował stanowisko w Ministerstwie Rolnictwa w zamian za takie poparcie? Nie było. Ja, szanowny panie przewodniczący, wiem, jak wygląda system powoływania ministrów i pan przewodniczący, prezes zarządu, proponował spotkanie z panem premierem, mówiąc o tym, że ewentualnie mógłbym pracować w Ministerstwie Rolnictwa. Czyli, tak z tego, co pamiętam na dziś. Czyli pan Goździkowski powiedział panu, że mógłby pan pracować w Ministerstwie Rolnictwa. Czy wymienił funkcję? Czy to byłby szatniarz, czy to byłby minister, czy to byłby podsekretarz stanu, czy to byłby dyrektor departamentu? Czy była mowa, o jakiej pracy mowa? Panie wiceprzewodniczący, tak naprawdę ja mam piękne życie i dużo pracy. Jeżeli pan przeanalizował te ustawy, które przyniosłem, złożyłem do laski marszałkowskiej, to naprawdę tych rozmów jest dziesiątki, więc szczegółów tej rozmowy nie pamiętam. Poza swoim wielkim zaskoczeniem, że pan prezes zarządu ze mną rozmawia. Czy po tej rozmowie, czy ona jak rozumiem, odbyła się na telefonicznie, tak rozumiałem, czy radził się pana posła Kukiza, co w takiej sytuacji zrobić? Czy pan Paweł Kukiz doradzał panu? Jakie powinny pana być kolejne kroki w tej sprawie? Panie przewodniczący, nie radził, tylko rozmawiałem z Pawłem Kukizem, mówiąc o swoim zaskoczeniu ofertą spotkania z premierem. Więc jak najbardziej taka rozmowa z Pawłem Kukizem, tak jak jest tutaj napisane, miała miejsce. Czyli rozumiem, że poszedł pan na spotkanie. Gdzie odbyło się to spotkanie? Kto w tym spotkaniu uczestniczył? Z tego, co mi się wydaje, to było na ulicy Parkowej. Na spotkaniu byłem ja, pan prezes Goździkowski i pan premier. Czy na tym spotkaniu z ust pana premiera Mateusza Morawieckiego padła propozycja objęcia jakiejkolwiek funkcji w Ministerstwie Rolnictwa? Nie, nie padła. Czy padła propozycja, zachęta, prośba o poparcie ustawy o wyborach korespondencyjnych? Tak, jak najbardziej. Jakich argumentów używał pan premier Morawiecki, przekonując pana do tego, aby zagłosował pan za tą ustawą?
że zgodnie z konstytucją nie ma możliwości przesunięcia wyborów, że wybory prezydenckie są bardzo ważne dla ciągłości państwa i tę ustawę należy poprzeć. A czy pan prezes Goździkowski był aktywnym uczestnikiem tego spotkania? Czy wypowiadał się na tym spotkaniu? Wypowiadał się. Niestety skontrował moją wypowiedź dotyczącą narodowego wskaźnika białkowego i konieczności wprowadzenia tej ustawy. Jest reset, więc za chwilę będzie. Teraz zobacz. Już jestem chyba. Przepraszam, jakiś błąd tutaj. Czyli był przeciwko temu projektowi, który pan proponował? Musi pan tą pastylką tam z boczku sobie dać. Pan wie, jak to się robi. Zdecydowało tak. Oczywiście tak jak i 2-3 lata wcześniej. No, tak jak powiedziałem, było kilka spotkań dotyczących tej mojej ustawy i pan Goździkowski, jak i cała Izba Zbożowo-Paszowa, która robi sobie dobre interesy na sprowadzaniu śruty genetycznie modyfikowanej do Polski, byli przeciwko, co dzisiaj skutkuje tymi problemami, jakie mamy w polskim rolnictwie. Mhm. Idąc dalej, czyli rozumiem, że było spotkanie na Parkowej, uczestniczył pan premier Morawiecki, uczestniczył pan prezes Goździkowski, uczestniczył pan. Pan premier Morawiecki nie zaproponował panu, jak to rozumiałem, żadnej pracy w Ministerstwie Rolnictwa, natomiast zachęcał do zagłosowania za ustawą w wyborach korespondencyjnych. Pan prezes Goździkowski skrytykował pana ustawę. A czy coś jeszcze z tego spotkania, czy to spotkanie było długie, krótkie, ono trwało, nie wiem, 10, 15 minut, pół godziny, czy jeszcze jakieś inne tematy były przedmiotem tego spotkania? Nie, panie wiceprzewodniczący. Tak jak powiedziałem, poszedłem tam z konkretną moją myślą przewodnią i na tym się skoncentrowałem. Mhm. Tutaj czytamy w poście, że Jarosław Sachajko na spotkaniu z Morawieckim idzie, to się zgadza. Dużo okrągłych słów typowych dla premiera, dobro Polski, dobro partii, dobro Dudy, to też w części pan potwierdził. Sachajko pyta, dlaczego premier nie rozmawia bezpośrednio ze mną, czyli z Pawłem Kukizem. Czy zadał pan pytanie panu premierowi Morawieckiemu o to, dlaczego nie rozmawia wprost bezpośrednio z panem posłem Kukizem w sprawie poparcia tej ustawy przez posłów Kukiz 15? To tak pytanie może nie brzmiało, bo w trakcie tego przekonywania mnie dosyć krótkiego, aby poprzeć tę ustawę, powiedziałem, że jesteśmy kołem Kukiz 15 i należy rozmawiać z liderem, a nie wybierać sobie poszczególnych posłów, bo jesteśmy przeciwko kupowaniu posłów i przekupywaniu posłów. Po to jesteśmy grupą, aby się trzymać razem. Czy na tym spotkaniu pan premier Morawiecki, nazwany w tym poście Wateusz od VAT-u, jak rozumiem, faktycznie wyraził niezadowolenie z powodu tego, że pan Paweł Kukiz rzekomo obraził ojca, pana premiera? Tak, była o tym krótka rozmowa, że tutaj była niezręczna sytuacja związana z jakąś wypowiedzią Pawła Kukiza na temat świętej pamięci Kornela Morawieckiego. Czy jakieś inne tematy oprócz tych, które pan teraz wymienił, były przedmiotem tego spotkania? W tej chwili nic innego nie pamiętam. A czy pamięta pan, bo już pytałem, ale pan nie powiedział, jak długie było to spotkanie? Czy to jakieś krótkie, 5 minut, pół godziny, czy jakaś dłuższa kawa? Nie było to długie spotkanie, myślę, że około 15 minut. Nie podejrzewam, że było dłuższe. Czy panowie na zakończenie tego spotkania umówiliście na jakąś kolejną próbę kontaktu, spotkania, czy zakończyło się po prostu tym, że zdecydowanie pan powiedział, że nie poprze pan projektu ustawy o wyborach korespondencyjnych i na tym zakończył pan spotkanie? Tak, nie umawiałem się na żadne kolejne spotkania. Tak jak powiedziałem, szedłem z jasną intencją przekonania pana premiera do tej konkretnej ustawy w obecności pana Goździkowskiego, który był głównym oponentem tej ustawy. Tak patrząc na ten post, to wszystko się zgadza z tego spotkania, oprócz jednego, tylko tego, że nie otrzymał pan propozycji pracy w Ministerstwie Rolnictwa od premiera Morawieckiego, tak? Więc myśli pan, że to nie była propozycja pana premiera Morawieckiego, a jedynie inwencja jakaś własna pana prezesa Goździkowskiego? Tak podejrzewam, bo pan premier Morawiecki, no,
jest w parlamencie czy w rządzie bardzo długo i pamięta moje poprzednie deklaracje i wypowiedzi, że nie zgadzam się na to, żeby kupować posłów jak krowy na targu. Więc nie ryzykowałby takiej próby mnie przekupienia. Czy ma pan też wiedzę odnośnie spotkań innych posłów z pana klubu, z Kukiz 15, w temacie wyborów korespondencyjnych? Czy ma pan wiedzę, że też byli przekonywani, tak jak pan, do zagłosowania za tym konkretnym projektem ustawy? Niestety moja wiedza ogranicza się tylko do tego, co można przeczytać w tym poście. A czy po tym wydarzeniu w kolejnych dniach otrzymał pan od innych osób jakiekolwiek propozycje związane z wyborami korespondencyjnymi? Na przykład, nie wiem, od pana premiera Sasina, od pana prezesa Kaczyńskiego, kogokolwiek innego środowiska Zjednoczonej Prawicy. Czy to była jedyna rozmowa pana z politykami Prawa i Sprawiedliwości? No bo wówczas pamiętamy, że Kukiz 15 był koalicjantem Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach Koalicji Polskiej, więc de facto nie współpracował z Prawem i Sprawiedliwością, więc chciałbym uzyskać wiedzę, czy jakiekolwiek inne rozmowy pana z politykami Prawa i Sprawiedliwości na temat poparcia wyborów korespondencyjnych bądź na przykład innych rozwiązań w tym zakresie były w tym czasie? Panie przewodniczący, ja jako polityk od samego początku uważałem, że do polityki idzie się po to, żeby proponować konkretne rozwiązania prawne. Dlatego powstał Obywatelski Program Rolny, z którym byłem i u ministra Jurgiela, i u ministra Ardanowskiego, i ministra Pudy, Kowalczyka i Telusa. I każdemu proponowałem wzięcie tych ustaw, tak jak i teraz proponuję panu Siekierskiemu, skorzystanie z tych ustaw, które są złożone do laski marszałkowskiej, ale nie przypominam sobie żadnej rozmowy z żadnymi politykami wówczas, którzy by mi cokolwiek proponowali. Wprost to redaktorzy różnych gazet co kilka miesięcy wychodzili z jakimś newsem nieprawdziwym, że będę albo ministrem rolnictwa, albo wiceministrem rolnictwa, co nie miało żadnego potwierdzenia w konkretnych rozmowach z politykami Prawa i Sprawiedliwości wówczas. Ale przyzna pan rację, że no takie sytuacje jak ta, którą opisał pan poseł Paweł Kukiz, może wzbudzać uzasadnione zainteresowanie dziennikarzy, że takie rozmowy się jednak dzieją, że te pytania dziennikarzy, te insynuacje nie były gdzieś tam bezpodstawnie. Panie przewodniczący, jak pan wie, takie rozmowy cały czas się dzieją, czy jeżeli chodzi o poszczególne ustawy, czy poszczególne stanowiska. Ja niestety musiałem poświęcić dwie strony papieru, żeby pani Felix przypomnieć, że górę pieniędzy kosztowało przekupienie pana Orłukiewicza, aby przeszedł do Platformy Obywatelskiej, bo dostał stanowisko w kancelarii prezesa Rady Ministrów wówczas. Nie, ale wie pan co, protestuję przeciwko temu, co pan w tej chwili robi. Jaką górę pieniędzy? Już proszę bardzo, to jest artykuł wydrukowany w Rzeczpospolitej, z tego co widzę. 241 522 zł, tyle kosztowało przejście Arłukowicza z SLD do Platformy Obywatelskiej. Minister do spraw wykluczonych, oprócz tytułu samochodu z kierowcą, sekretarki, miał do dyspozycji 5 urzędników, 6772 zł 37 plus. Nie rozmawiamy teraz o panu Arłukowiczu. Natomiast to nie pan Bartosz Arłukowicz dostał pieniądze. Proszę takiej rzeczy nie opowiadać. My pana pytamy dzisiaj wprost, jak to jest, że jakiś pan Goździkowski, który jest prezesem firmy drobiarskiej, pana zaprasza na spotkanie do Morawieckiego w sprawie wyborów kopertowych. Jaki interes miał pan Goździkowski i dlaczego panu proponował funkcję w ministerstwie? O to pana pytamy dzisiaj. Proszę się skupić na tej odpowiedzi. Panie przewodniczący, to musi, jaki interes pan Goździkowski miał, to trzeba zapytać pana Goździkowskiego. Ja panu dosyć obszernie staram się wyjaśnić, jaki ja interes miałem, żeby spotkać się z panem premierem. Panie pośle Sachajko,
dobrze nam szło, te pytania, które pan zadawał, pana odpowiedzi były bardzo merytoryczne, dopóki pan gdzieś tam nie zaczął błądzić po jakichś artykułach z Rzeczpospolitej, które mnie wcale nie interesują, bo nie jest to przedmiotem naszej dyskusji. Również PAP podobnie pisze, żeby Arłukowicz dołączył do rządu Tuska, sprzedał się... Pan rozumie, co do pana mówimy, żeby pan odpowiadał na pytania dotyczące wyborów kopertowych. Może pan zrozumieć, że pytamy pana o ten wątek? Czy może pan... Jak pan przestanie wyciszać mój mikrofon, no to wtedy będę mógł odpowiadać. Teraz pan przewodniczący Romowicz zadaje pytania. Proszę się skupić na odpowiedzi na pytania. Panie pośle Sachajko, jeszcze raz wrócę. Nie pytam pana ani o posła Arłukowicza, ani o jakiegokolwiek innego posła, tylko pytam o pana. O pana sytuację, o pana propozycje, które pan otrzymywał i tylko to mnie interesuje. Jeżeli będzie pan chciał porozmawiać o pośle Arłukowiczu, możemy po komisji gdzieś porozmawiać, jeżeli pan takie rewelacje ma. Ja nie znam ich, więc może się z nimi zapoznam. Czy ma pan wiedzę, jakoby pani poseł Agnieszka Ścigaj, czy którykolwiek inny z posłów, pan poseł Stanisław Żuk, czy inni posłowie również otrzymywali propozycje wejścia do rządu w zamian za poparcie ustawy o wyborach korespondencyjnych? Panie przewodniczący, jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Musiała ta informacja o panu Arłukowiczu wybić pana zupełnie z toku tego mojego przesłuchania. Powiedziałem, że wszystko, co wiem o kolegach, jest zawarte w tym poście, niczego więcej nie wiem. Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że ten post jest oddający taką naprawdę rzeczywistość, jaka była wtedy, że po prostu były próby poszukania większości za wszelką cenę, co mogłoby wyczerpować znamiona artykułu chociażby 229 albo artykuł 230a kodeksu karnego, płatna protekcja czy przekupstwo? Panie przewodniczący, ja nie mam pojęcia, czy tam była płatna protekcja, czy próby takiej rozmowy. Tu, tak jak ja powiedziałem, ja mogę odpowiadać tylko za siebie i za to, w jakich rozmowach ja uczestniczyłem. Ja tylko zwracam uwagę na systemowe problemy z naszą ordynacją wyborczą i postawą polityków. Czy rozmawiał pan z panem Goździkowskim od czasów, kiedy pan dowiedział się, że będzie pan przesłuchiwany przed Komisją Śledczą do dnia dzisiejszego? Nie. A czy z jakimkolwiek innym wspólnikiem lub członkiem zarządu firmy Cedrop? Nie. A czy z jakimkolwiek politykiem Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym treści zeznań? Panie przewodniczący, no poważnie jesteśmy. No jak pan przewodniczący pamięta, z panem, pana pytałem po audycji Super Expressu, co panu przyszło do głowy, żeby mnie zaprosić. No wówczas pan odpowiedział, że no nie może mi pan powiedzieć, ponieważ... I pan przewodniczący i ja będziemy wykluczeni. No powiedziałem wspaniale, nie będzie przesłuchania. No ale to był oczywiście żart. Później... Widzi pan, nawet w żartach dbam o to, żebyśmy działali zgodnie z przepisami prawa, więc cieszę się, że nawet pan to powiedział. Także faktycznie była taka rozmowa i faktycznie tak sobie powiedzieliśmy, że spotkamy się w poniedziałek o 18:00 i też to czynimy. Za co też panu dziękuję, że pan dalej tego tematu nie ciągnął. I zupełnie na koniec, czy poza tymi informacjami, które wyczytaliśmy, poza tym, że pan więcej wiedzy nie ma, czy chciałby pan coś jeszcze w sprawie wyborów korespondencyjnych, ale nie pytam posła Arłukowicza i innych posłów, tylko w wyborach korespondencyjnych chciałby pan nam dodać w tym temacie, w temacie wyborów korespondencyjnych? Nic, naprawdę to była wówczas dla mnie wtórna rzecz, wybory korespondencyjne. Ja wówczas prowadziłem inną ustawę, ustawę o ochronie zwierząt i miałem na swoją osobę gigantyczny hejt ze strony organizacji para trudniących się ochroną zwierząt, więc to był wtedy dosyć duży mój problem. Dziękuję bardzo, życzę panu wytrwałości w tych projektach, które pan prowadzi. Jest pan, widzę, wytrwały, także życzę, żeby się zrealizowały pana plany w tym zakresie. Pan poseł Buda? Pastylka. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie takie ogólne. Ta debata cała dotyczyła tego, w jakiej formule, w jakim terminie mają odbyć się wybory w trakcie pandemii. Był wyznaczony termin na 10 maja konstytucyjny, jeszcze przed pandemią, przed wybuchem pandemii.
I mam pytanie pierwsze. Czy według pana sama formuła przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym to była formuła bezpieczniejsza, czy mniej bezpieczna w stosunku do tej tradycyjnej, którą znamy od zawsze? Panie przewodniczący, jak najbardziej. No, formuła wybora w formie korespondencyjnej z samej swojej zasady jest dużo bezpieczniejsza niż bezpośredni kontakt osoby z osobą, więc to nie ulega wątpliwości. A według pana, z jakiego powodu te wybory ostatecznie w tym terminie konstytucyjnym się nie odbyły? Pamięta pan tamten czas i z czego to mogło wynikać? Panie przewodniczący, no jak najbardziej. Wtedy była totalna obstrukcja ze strony Platformy Obywatelskiej wszystkich działań. Tam no przecież mieliśmy wiele wypowiedzi medialnych i przed i w trakcie, żeby podmienić kandydata Platformy Obywatelskiej, bo wówczas kandydat Platformy Obywatelskiej cieszył się, delikatnie mówiąc, marnymi wynikami i robiono wszystko, co koniec końców doprowadziło do nie przeprowadzenia tych wyborów w czasie, do tego, aby zerwać te wybory i od początku wybory rozpisać na nowo. A czy według pana, bo pan też ma takie prawo wynikające z ustawy o komisji śledczej, czy przedmiot, zna pan zakres też prac komisji, bo został pan wezwany, pewnie pan się zapoznał. Czy przed tą komisją istotnym by było według pana przesłuchanie kluczowych osób, które wtedy wówczas były w opozycji? Czyli mówię o Borysie Budce, mówię o kandydatce pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej i Rafale Trzaskowskim. Panie przewodniczący, w ogóle zaproszenie mnie na tę komisję było moim dużym zaskoczeniem, aczkolwiek ja niestety kilka posiedzeń tej komisji oglądałem i widzę, że to jest, przepraszam wszystkich członków, ale to jest chucpa polityczna. Ale nie pan jest od oceniania prac tej komisji. Bardzo proszę skupić się na odpowiedzi, dobrze? Czy pan przewodniczący pozwoliłby mi wyrazić własną opinię chociaż? Może pan w dyskusji, bądź tam na korytarzu. Tutaj pan odpowiada na pytania. Bardzo dziękuję za to, więc rzeczywiście podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej. To jest chucpa polityczna, bo nawet jeżeli ja powinienem być zaproszony, to na pewno po pani Kidawie-Błońskiej, jak również... Ale pan nie będzie mówił, kiedy będzie pan zaproszony, naprawdę. Naprawdę, no jaki wniosek składa? No ale pan sugeruje, co ma świadek zrobić. No panie przewodniczący, no czy pan żartuje sobie w tej chwili? No przecież pan sugeruje, co świadek ma zrobić. No. Może złożyć wniosek? No ale to może pan mu jeszcze napisze wniosek. No niech pan nie żartuje sobie. No nie, no niech pan nie żartuje sobie, naprawdę. Niech pan zadaje pytanie dotyczące wyborów kopertowych, a nie sugeruje, co świadek ma zrobić. Odpowiedź na moje pytanie. Bardzo proszę. Przepraszam, panie przewodniczący, ale mimo wszystko dalej prosiłbym, aby ta moja wypowiedź nie pokrywała się z moimi niestety wystąpieniami czasami w TOK FM-ie, gdzie też nie mogę dokończyć swojej wypowiedzi. No, pan się dokładnie tak samo zachowuje. Więc uważam, że przede mną powinna być przesłuchana pani marszałek Kidawa-Błońska, jak i... Dobrze, czy a mimo wszystko wolałbym dokończyć swoją wypowiedź. No. Dobrze, pan poseł Buda jeszcze ma pytanie w sprawie wyborów kopertowych. To jest jasne, trzy zdania, trzy odpowiedzi, prosta rzecz. Dobrze. Jest jasne, dlaczego te wybory się nie odbyły. Dziękuję bardzo. No ale to rozumiem, że świadek był przeciwko tym wyborom kopertowym, tak? Dobrze rozumiem? Panie przewodniczący, tutaj nawet bez zrozumienia wystarczy spojrzeć na głosowania i z samych głosowań pan zauważy, że cała Koalicja Polska wówczas była przeciwko. No właśnie. To tak odnośnie pytań pana przewodniczącego Budy. Dobrze, teraz pan przewodniczący Karnowski. Jedno pytanie, proszę bardzo. Jedno pytanie mam. Czy może pan powiedzieć, dlaczego, z czego to wynikało, że nie było żadnej roli praktycznie Państwowej Komisji Wyborczej w tych wyborach? Przepraszam, proszę jeszcze raz powtórzyć. Dlaczego? Czy może pan powiedzieć, dlaczego? Jak pan to ocenia w ogóle, że nie było żadnej roli dla Państwowej Komisji Wyborczej w tych wyborach? Dlaczego nie było czego? Roli dla Państwowej Komisji Wyborczej w tych wyborach.
Panie przewodniczący, naprawdę, jeżeli pan przewodniczący zechce sobie się zapoznać z tym, co ja robiłem, czyli z moją ulotką wyborczą z 2019 roku, to naprawdę tutaj od samego początku mówimy o zmianie ordynacji wyborczej, mówimy o e-votingu, o odnawialnych źródłach, więc ja naprawdę nie prowadziłem tej ustawy. Przepraszam, kto powinien organizować wybory w Polsce? PKW czy kto? Panie przewodniczący, jeszcze raz mówię, no, dzielimy się pracą, jak w każdym klubie i ja tej ustawy nie prowadziłem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wydawało mi się dość proste pytanie, to nie chodziło o ustawę, tylko pytanie, kto powinien w Polsce organizować wybory. Mamy taki organ konstytucyjny, nazywa się Państwa Komisja Wyborcza i o to panu przewodniczącemu Karnowskiemu chodziło, a nie o pana ulotkę, co pan ma w ulotce, to chyba oczywiste. To akurat zrozumiałem, tylko chciałem zwrócić uwagę, że pewni posłowie w różnych ugrupowaniach koncentrują się na prowadzeniu poszczególnych ustaw i ja nie byłem tą osobą, która prowadziła tę ustawę o wyborach w trybie korespondencyjnym. Dobry. Pan przewodniczący Karnowski nie pytał o ustawę. Dobrze, pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, czy pani poseł Felix? Która z pani ma pytania? Bardzo proszę. Obie mamy. No to już, bardzo proszę. Pani poseł Felix. Jak pan głosował w Sejmie, jeśli mógłby pan powiedzieć, jeśli chodzi o ustawę o wyborach korespondencyjnych, którą przygotowało Prawo i Sprawiedliwość? Jak pan głosował? Z wielką przyjemnością powtórzę kolejny raz, bo odpowiadałem na to przed chwilą. Więc głosowałem przeciwko tej ustawie. Dokładnie. Dziękuję tak samo. Bardzo. A dokładnie... dlaczego głosował pan przeciwko tej ustawie? To już odpowiedziałem. Dokładnie tak samo, jak i głosowała cała Koalicja Polska. Przepraszam bardzo, może przeoczyłam. Chciałbym powiedzieć, że pan powiedział, dlaczego głosował pan przeciw. Nie usłyszałam tego. Naprawdę, przepraszam. Nawet ja powtórzę, nie prowadziłem tej ustawy w ramach klubu Koalicji Polskiej. To wiem, ale ja pytam, czemu pan jako poseł wolny i samodzielny, bo u was nie ma dyscypliny. Pan dzisiaj, pan Kukiz to powiedział wiele razy, że wy nie macie dyscypliny, każdy głosuje samodzielnie, bo jesteście samodzielni i samodzielnie też podejmujecie decyzje. Dlatego pytam pana jako samodzielnego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dlaczego pan zagłosował przeciwko tej ustawie? Na pewno, jak pani poseł wie, co posiedzenie, no przepraszam, w tej chwili rzeczywiście nie ma, parlament nie pracuje, ale w poprzednich kadencjach, jak parlament pracował, to było po 500-800 stron. Tak, czytałam. Pytam tylko, dlaczego pan głosował przeciwko tej jednej ustawie, a nie ile stron miały inne pani ustawy? Pani poseł, ja bym prosił jednak, żebym mógł odpowiedzieć. Tak, ale ja będę też pana jednakże prosiła, oczywiście, dla mnie może pan odpowiadać nawet 20 akapitami, nie będę ich liczyła. Natomiast ja zadałam panu pytanie, dlaczego pan głosował przeciwko jednej ustawie, a pan mi mówi, że w poprzednim parlamencie, jak wyglądały prace, czyli nie jest to odpowiedź na moje pytanie i mówi mi jest, pan, że niektóre pani, nie jest. Pani poseł nie jest nie pozwoli i opowiada mi dokończyć. Pan i odpowiada, oczywiście, że nie będę panu na to pozwalała, bo to jest chucpa, co pan tutaj robi. Moje pytanie brzmi dokładnie, nie ile średnio bądź statystycznie i w którym roku ustawy mają stron, bo ja pana o to nie zapytałam. Ja zapytałam pana dokładnie o to, dlaczego pan, a powiedział pan, że z przyjemnością, jako samodzielny poseł, bo tak pana nazwał poseł Kukiz, zagłosował przeciwko ustawie o wyborach korespondencyjnych, ponieważ dokładnie tego dotyczą prace komisji. Dlaczego pan głosował przeciwko tej ustawie? Pani poseł, mam nadzieję, że pani poseł nie posunie się do tego, że postawi ale mi bardzo proszę nie opowiadać oczami, dzisiaj nikomu o ale swoich mimo nadziejach. Wszystko będę mówił. Ja pani proszę, poseł, żeby pan odpowiadał ja na chcę. Pytania komisji. Znaczy właśnie widzi pan, no nie. To nie jest tak, że pan może tutaj przyjść i na przykład przez 50, 60 czy 30 minut opowiadać, co pan chce. A przez 3 mogę? Nie może pan nie w ogóle opowiadać, co sobie pan chce. Musi pan odpowiadać na pytanie komisji śledczej, członków i członkiń tej komisji. I to chcę zrobić, tylko pani poseł mi przerywa co chwilę. Oczywiście, że będę panu przerywała, jeżeli będzie pan opowiadał, jaka jest pana opinia na temat różnych poszczególnych kadencji prac parlamentu, ponieważ zupełnie nie jest to ani w zakresie prac tej komisji, a już w szczególności nie dotyczy tego moje pytanie. Proszę, żeby pan powiedział opinii publicznej, dlaczego z taką przyjemnością samodzielnie decydując w Sejmie, zagłosował pan przeciwko ustawie o wyborach korespondencyjnych. Więc zacznę ponownie i mam nadzieję, że pani poseł nie przerwie mi ponownie, zachowując się tak jak
trakcie przesłuchań po 1945 roku. Myślę, że przekracza pan granicę i to jest naprawdę naruszenie moich dróg osobistych i proponowałabym panu, bo moja cierpliwość jest anielska, jednakże ograniczona. I w tym momencie chciałam panu powiedzieć, że naprawdę ostatni raz pozwolił pan sobie na taką uwagę do mnie i ocenę mojej osoby w sposób bezkarny, bo puszczę to mimo uszu po raz ostatni. A teraz proszę, żeby odpowiedział pan na moje pytanie. Tak jak powiedziałem, co posiedzenia Sejmu jest około 500-800 stron związanych z legislacją. I posłowie w każdym ugrupowaniu, również w Koalicji Polskiej, dostawali, powiem kolokwialnie, przydział, aby zapoznać się, co jest w poszczególnych ustawach. I ja specjalizowałem i w ustawach dotyczących rolnictwa, zgodnie z tym... Dobrze, ale proszę już o programie nie mówić. Co próbowałem na samym początku powiedzieć, niestety zostałem pozbawiony takiej możliwości. I tak jak odpowiedziałem na poprzednie pytania, ja nie prowadziłem ustawy o wyborach korespondencyjnych. Dlatego oparłem się na rekomendacjach, które były w Koalicji Polskiej. A ile posłów liczy Koalicja Polska? Ile liczyła? Około 30, w tej chwili nie pamiętam, ale jak pani by prosiła, to mogę sprawdzić. A który poseł konkretnie panu to rekomendował? Nie mi, a całemu klubowi, po dyskusji, jaka była w trakcie klubu. Dobrze, dziękuję. Zupełnie nie pamiętam. Pytam pana o to, ponieważ dzisiaj pan Paweł Kukiz przekonywał tutaj opinię publiczną, że bez względu na to, z kim państwo zawieracie koalicję, to przyszliście ze swoimi poglądami i swoimi przekonaniami i zawsze głosujecie samodzielnie i nigdy nie tak, jak każe jakaś partia albo jakiś szef partii, jak pan Kukiz nazywał, nie pamiętam już szefów partii, a może, właśnie, tak nazywał, że wy jednakże po prostu jesteście tak samodzielni, we trójkę, że zawsze głosujecie sami, więc jeżeli pan zagłosował zgodnie z rekomendacją, to trochę inaczej jest, niż mówił pan poseł Kukiz, ale nie. czy pan... Pani poseł się myli, mogę to wyjaśnić? Dobrze, za chwileczkę, w następnej runcie. A w tej runcie chciałabym jednak zapytać, czyli pan wtedy uznał rekomendację, rozumiem, szanuję, naprawdę, ale czy pan wiedział, o czym jest ta ustawa? Tak jak powiedziałem, pani poseł... Ale tak w ogóle, ogólnie wiedział, znaczy wiem, pan już powiedział opinii publicznej, że pan nad tą ustawą nie pracował i ja to szanuję, nie widzę w tym... co innego, tylko nie zdążyłem, ale nie widzę w tym nic niestosownego, bo faktycznie jest taka praktyka w klubach, że zawsze jest poseł prowadzący ustawę i myślę, że opinia publiczna dzisiaj nie po to tą komisję śledzi, żeby się dowiedzieć, jakie są praktyki przy innych ustawach. Ja zagłosował pan przeciw i uważa pan, może tak zapytam, czy to była obstrukcja według pana, że pan głosował przeciwko ustawie z pana strony i ze strony koalicji, znaczy Koalicji Polskiej? Zagłosowaliście wszyscy państwo przeciw, pan również. Czy uważa pan, że to była obstrukcja? Znaczy obstrukcja to głosowanie czemu? Przeciw. Ale obstrukcja przeciwko czemu? Przeciwko przeprowadzeniu tych wyborów w tej formie. Czy państwo, pan by tak nazwał, że zrobiliście obstrukcję PiS-owi? Tak jak mówię, w tej chwili naprawdę trudno mi jest przypomnieć sobie tamten czas. Bo... A czy łatwo było panu mniej więcej 5-6 minut temu powiedzieć, że Koalicja Obywatelska głosując przeciw zrobiła obstrukcję i że przecież wszyscy to wiedzą? Tak, jak najbardziej, bo... Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli głosowanie przeciwko Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej było obstrukcją. Głosowanie członków Kukiza w poprzedniej koalicji nie było obstrukcją, ponieważ ktoś inny prowadził ustawę, tak zasugerował. W sumie pan nie bardzo wie i głosował pan przeciw, bo taka była, bo pan nie prowadzi ustawę. No rozumiem, no i super, wiemy... Chyba jednak wiemy, pani na czym nie rozumie, ale to jest wiemy, pani... na czym stoimy, ale oczywiście. A teraz mam do pana kolejne pytanie. Czy pan się zgadza z takim zdaniem? Szanowny panie Kaczyński i szanowny panie Morawiecki, chcieliście zniszczyć ruch obywatelski, który powstał po wyborach prezydenckich 2015 roku i niestety w dużej mierze dzięki gangsterskim metodom przekupstwa i szantażu to się wam udało. To jest cytat Pawła Kukiza z listu skierowanego do pana premiera i pana Morawieckiego, a który dotyczy ruchu Kukiz, którego pan jest członkiem jednym z trzech aż w Sejmie. Czy to prawda? Czy pan się zgadza z tym zdaniem? Pani że chcieli was zniszczyć pani najpierw. Pani przewodnicząca, pani nie poseł, przepraszam. Jak
Może pani wie, pierwszy poseł z Kukiz 15 odszedł po miesiącu po wyborach mniej więcej do Nowoczesnej. I dlatego mówimy o zmianie ordynacji wyborczej, żeby takie skoki w bok, tak jak pana Kobylińskiego, pana Rukiewicza. Panie Jarosławie, wiem, ja bardzo współczuję państwu, że poseł wam odszedł do Nowoczesnej. Nie trzeba współczuć, bo tak samo było chyba trzeba, bo panu jest bardzo przykro. Ale proszę posłuchać już czas mojego pytania, dobra? Spróbujemy. Ja uważam, że pan rozumie, co ja mówię. Tylko... Wierzę w pana, mimo tego, co pan tutaj robi. Ze znajomością. Jeszcze raz, zwraca się pan Kukiz, Paweł, do pana Kaczyńskiego i mówi, chcieliście zniszczyć Ruch Obywatelski. W dużej mierze wam się to udało dzięki metodom gangsterskich. Ja pytam, czy pan się z tym zdaniem konkretnym zgadza, które napisał Paweł Kukiz, z tym konkretnym zdaniem do pana premiera. Pani poseł, taką... Nie pytam pana, czy pan się zgadza z przechodzeniem posłów z klubu do kluba, tylko z tym konkretnym zdaniem, czy pan się zgadza. Próbując przerwać mi każdą wypowiedź, pani... Panu nie próbuję przerwać. No, słyszymy. Pani... powoduje to, że muszę rozpoczynać od początku i pani poseł... Zgadza pan się z tym zdaniem? Pani poseł nie zmusi mnie do odpowiedzi tak lub nie, bez zdania wstępnego i zakończenia. Więc pani poseł, dokładnie tak jak poseł Sowa odszedł z Platformy do Nowoczesnej, bo Nowoczesna zwyżkowała, a później jak Nowoczesna po podróży pana Petru. Ale nikt Petru, tak nie mówił o panu Sowie, że odszedł, nikt tak nie mówił o niszczeniu, o gangsterskich metodach. Nie wiem, czy pan zauważył, ale nawet do naszego dzisiejszego koalicjanta różni posłowie i posłanki odeszli. Problem polega na czym innym. Na tym, że nie czytał pan w sferze publicznej nigdzie, żeby posłowie Platformy Obywatelskiej pisali do pana marszałka Hołowni, że ma gangsterskie metody i że zastraszał nas. Tak nie było. Ja pana pytam dlatego, że może pan nie wie, po co jest na tej komisji, ale ja panu powiem. Jeżeli prawdą jest to, co napisał pana kolega z trzyosobowego klubu, pan Paweł Kukiz, to rzeczy, które państwo opisujecie, są po prostu karalne. A przechodzenie z partii do partii w Polsce nie jest karalne. Nawet zmiana klubów. Zresztą państwo naprawdę doświadczyliście tego w całej rozciągłości. Nikt chyba tyle zmian, co wy z listy na listę i z klubu do klubu nie zaliczał. Natomiast to jest karalne, jeżeli jest to prawdą. Ja pytam się, czy pan się zgadza ze słowami Pawła Kukiza o tym, że gangsterskimi metodami i zastraszaniem i szantażem Prawo i Sprawiedliwość zniszczyło Ruch Kukiza? To jest zdanie, konkretny cytat. Jeżeli to jest prawda, to jest to karalne. Być może pana Kukiza poniosło, ja nie wiem. Nie chcę tego oceniać. W tym momencie proszę o pana ocenę. Miała pani poseł okazję przepytać Pawła Kukiza kilka godzin temu. Tak co, zrobiłam, teraz przepytuję pana Sachajka. Co on uważa za gangsterskie metody? Ale próba proponowania mi jedynki przez pana Krzysztofa Grabczuka w ostatnich wyborach za to, że nie będę chciał startować razem z Prawem i Sprawiedliwością, również jest nieetyczna. Co odpowiedziałem panu? Grabczuka z Platformy Obywatelskiej? Tak. A dlaczego jest Grabczuka nieetyczna? Jeśli nie idzie za tym przekupstwo, szantaż, zastraszanie i gangsterskie metody, to czy uważa pan, że zmiana partii albo zmiana klubów jest czymś według pana nieetycznym? Pani, jeżeli pani poseł zaznajomi się z tą historią pana Arłukowicza i dlaczego on przeszedł, to próba obiecania komuś dobrego miejsca, miejsca biorącego na liście, tak, żeby się dostał, również możemy ją potraktować jako korumpowanie polityczne, dlatego opowiadamy się za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, żeby obywatele... Świetnie, walicie. Nie muszę panu w ogóle powiedzieć, tak sobie pozwolę wtrącić, pan dużo mówi o swoim programie, że w życiu nie widziałam tak trzech sprawnych chłopaków jak wy. Realizujecie program aż siedmi, z klubu do klubu, z jedynki na jedynkę. A teraz gdyby pan mógł powiedzieć, czy zgadza się pan z tym zdaniem, które zacytowałam, bo znowu używa pan nazwisk innych i tak dalej. Naprawdę wie pan... Ja uważam, że pan jest tak ciekawą, barwną osobą, że nie ma w Polsce takich mediów, które by nie wysłuchały pana historii o pana Rukowiczu i wszystkich innych. Problem polega na tym, że ta komisja nie jest po to, żeby pan opowiadał tutaj swoje różne historie na temat różnych osób w polityce. Ta komisja ma określony cel. I tym celem jest dowiedzenie się, dokładnie w wypadku przesłuchiwania pana i pana Kukiza, czy metody, które opisywał pan Kukiz, naprawdę miały miejsce. I nie pytam pana o pana Rukowicza, aczkolwiek od razu przyznam, że żałuję, bo uważam, że gdybym się panu dała rozwinąć,
to na te pseudo broniące według pana organizacje wpłaciłby pan dużo pieniędzy. Bo dokładnie nie do końca pan wie, co pan mówi, nie liczy pan ze słowami. I mogliby ekolodzy trochę zarobić, jakbym panu się dała rozwinąć, ale no naprawdę nie po to jest ta komisja. Więc jednak proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Czy ocena nie pana Arłukowicza, jakby pan zechciał zobaczyć, to pan Kukiz w żadnym zdaniu nie oceniał ani pana Arłukowicza, ani pana Grabczuka, ani pana Grabca, ani pana Borysa Budki. Otóż wylał wiadro pomyj na głowę premiera Rzeczypospolitej i prezesa partii Prawa i Sprawiedliwości. I o tym teraz mówimy. I nazwał to gangsterskimi metodami, próbami przekupstwa i szantażu, którymi to posługiwało się rzekomo Prawo i Sprawiedliwość, żeby rozwalić wasz ruch. I pytam pana, czy to jest prawda, czy nie? Pan jest odważnym chłopakiem, proszę tej samodzielnym wyrazić swoje zdanie na temat tego, co napisał pana kolega Kukiz. Prawda czy nieprawda? Pani poseł, niestety postępuje tak jak i przewodniczący Joński, próbując, kiedy już... A będzie pan to mógł powiedzieć dziennikarzom za chwilę, jak pan wyjdzie. Wysłuchają pana, naprawdę. Będzie pan mógł o mnie wszystko powiedzieć, co pan sobie tam zechce. Ja nie będę na przykład tego słuchał. Pani poseł, ja nie chcę o pani nic opowiadać. To proszę tego nie robić i odnieść się do mojego pytania. Więc pani poseł mówiła bardzo... Ja pana w ogóle nie oceniam. Ale proszę o pani poseł mówiła bardzo długo. Siedem szans, ani razu pan nie odpowiedział. Niech pan odpowie na to pytanie. Bardzo proszę. Czy pan się zgadza z tym sformułowaniem, że Prawo i Sprawiedliwość stosuje gangsterskie metody zastraszania? To jest cytat z Pawła Kukiza. Czy pan się zgadza z tą oceną pana posła Kukiza, czy nie? Na pewno na to odpowiem, kiedy będę mógł się odnieść do całego toku pani wypowiedzi. Co ja o was powiedziałam, jednak okazuje się, to naprawdę była pieszczotka. Czy pan się zgadza z tym zdaniem, czy nie? Pani poseł próbowała mi zasugerować, mi w usta włożyć coś, czego nie powiedziałem, a co chciałem powiedzieć, bo uważam, że rzeczywiście celem tej komisji jest wielka chucpa polityczna, przykrycia tego, że państwo nie realizują swoich 100 konkretów. Czy pan może odpowiedzieć na pytanie? To pytanie jest dość proste. Albo się pan zgadza z tą opinią? Pan, naprawdę, no, pani poseł pyta, no niech pan odpowie, no. To nie jest gadywanka, odpowiada jak chce, a nie jak wam sobie... Nie, no dobrze. Niech odpowie jak chce. Dobrze. Ja nie oceniam tego, czy odpowiada, że się zgadza albo nie zgadza. Ja próbuję, żeby odpowiedział jakkolwiek. Ale pan nie, panie Buda. Pan jest naprawdę na tyle inteligentnym człowiekiem i proszę tutaj nie pajacować przed opinią publiczną, bo naprawdę po co? Pan jest poważnym facetem. Pan doskonale słyszy, że świadek 7 razy dostał szansę odpowiedzieć na pytanie. Ani razu nie dostałem szansy dokończyć mojej myśli. Czego, co ma powiedzieć, ale opowiada jakieś niestworzone historie. I panie Buda, ja uważam, że naprawdę powinien pan się zniżać do tego poziomu. Czy mogę dokończyć? 2 minuty. Dobrze, świadek teraz ma głos, bardzo proszę, niech pan się odniesie, tylko niech pan odpowie w końcu na to pytanie. Bardzo pana proszę. Naprawdę próbowałem 4-krotnie i za każdym razem... Proszę bardzo, niech pan mówi. I za każdym razem, kiedy próbuję... Niech pan mówi, już niech pan nie robi... No ale chcę powiedzieć, ale pan przerywa i mówi sam, no jak mam mówić? Może pan... Odpowie. Dziękuję bardzo. Widzi pan, panie Buda, że to nie jest pana poziom? Więc, no... Poproszę odpowiedź świadka. Proszę bardzo. Więc tak jak powiedziałem, uważam, że cel tej komisji jest celem politycznym, bo zostało tylko od jutra 17 dni na realizację tych 100 konkretów. Nie, ja protestuję. Nie, przepraszam, proszę pana. No, ja jestem nadzwyczaj spokojnym człowiekiem na tej komisji, ale bardzo prosiłbym, żeby pan odpowiadał na pytania, a nie oceniał pracę komisji. Powiedzieć. To niech pan odpowie, tak czy nie. To jest proste pytanie, a nie jest pan odpowiada na cele. Mamy panie takie uprawnienia. Przewodniczący, tak. Na proszę pewno nie odpowiem na tak i nie, bo nie zgadzam się na takie prowadzenie komisji. A zgadza pana się pan ze zdaniem, które zacytowałam? Ja chciałem powiedzieć, jakby państwo jednak dali mi całą minutę, żeby nie tylko powiedzieć, ale pokazać, że rzeczywiście 5 posłów Kukiz 15, czy 4 było wiceministrami. Więc to są takie metody, których my nie popieramy i dlatego uważamy, że należy zmienić ordynację wyborczą, żeby posłowie, którzy obiecali jedno, a zrobili drugie, więcej nie zostali wybrani przez swoich wyborców. Szanuję to. A teraz mógł pan odpowiedzieć na moje pytanie, czy pan zgadza się ze zdaniem Pawła Kukiza, że Prawo i Sprawiedliwość stosując szantaż, zastraszanie i gangsterskie metody zniszczyły i próbowały zniszczyć ruch Pawła Kukiza? To jest moje pytanie.
z dłuższej mojej wypowiedzi wynika jednoznacznie, że nie zgadzam się z tymi słowami tak wypowiedzianymi, a jednocześnie wskazałem kilka przykładów. Z jakimi słowami się pan nie zgadza? Że gangsterskie, czy że szantaż? Z czym konkretnie się pan nie zgadza? Ja nie byłem nigdy szantażowany i nigdy nikt gangstersko nie próbował mnie do niczego zmusić. Ja z dobrej, nieprzymuszonej woli zagłosowałem za ustawą zwiększającą do 1,5%. Nikt pana o to nie pytał, jak pan głosował na jakieś odpisy. Wie pan, to wszystko by było naprawdę śmieszne. Gdyby nie było, gdyby nie było tragiczne. Czas, więc to jest tragiczne, tak. Pan nie jest śmieszny. Ale ja nie chciałem być śmieszny, jestem posłem, to pani próbuje być śmieszna. Szczerze mówiąc, nawet nie można by tego nazwać pieszczotliwie, że pan pajacuje. Pan jest po prostu niewyobrażalnie bezczelny. To jest pani ocena. Oczywiście. Poziom pana bezczelności, i widzą to wszyscy członkowie tej komisji i członkinie, jest niewyobrażalny. Pan naprawdę rujnuje to, co powinno stać za mandatem posła na Sejm Rzeczypospolitej. Bo pan się może nie zgadzać politycznie z różnymi tutaj opiniami, z działaniem na przykład komisji. Ma pan prawo. Ja byłam w tym parlamencie 4 lata i nie zgadzałam się z wieloma rzeczami, które się działy na komisji. Ale szacunek jakby do wyborców, tu, kiedy jesteśmy w Sejmie i kiedy jesteśmy w pracy. Nie dokończę, bo naprawdę... Musiałabym się wyrazić mniej pieszczotliwie niż to, że jesteście jak chorągiewki w tym kukizie. A to jest już akurat... Już pani pokazałem, a jak pani będzie chciała, to zobaczy pani... Pan mi niczego nie pokazał. Pan naprawdę... Pani nie pozwoliła mi tego na samym początku. Pan naprawdę żarty sobie robi i w machu Sejmu, i w tej komisji, i naprawdę... Uważam, że powinniśmy się zastanowić nad jakąś formą przywołania pana do porządku bądź ukarania z powodu tego, że odmawiał pan wielokrotnie odpowiedzi na pytanie. Chciałabym poddać tutaj pod rozwagę prezydium, żebyście się państwo zastanowili, co zrobić, żeby jednak świadek zdecydował się odpowiedzieć na nasze pytania. Na które pytanie uważam, nie odpowiedziałem? Nie mówię teraz do pana w ogóle. Czy nie jest pan już dla mnie partnerem do rozmowy w tym momencie? Uważam, że zależało panu na tym, żeby sobie z tej komisji zrobić taką chucpę i tak dalej. Natomiast to, że pan się zachowuje jak pajac, to nie znaczy, że my będziemy tutaj razem z panem pajacować. Bo to jest po prostu pajacowanie. Prosił panią poseł o nieobrażanie mnie. To jest po prostu pajacowanie. Na poseł tak naprawdę nie można. Ja mam rację, to że przez pierwsze 10 minut nie powiedziałabym, że śmiał pan, tylko rył pan się tak razem ze wszystkimi z tego, co robił. I teraz proszę mi powiedzieć, proszę mi powiedzieć, ale nie, narrację, ale pan poseł nie złamał żadnej narracji, bo nie ma nawet żadnej swojej, którą był w stanie utrzymać. To, że pan Wójcik śmiał się z pana przez 10 minut do rozpuku pana Jońskiego i był się ze śmiechu czerwony z pana odpowiedzi, wie pan o czym to znaczy? Że pan, pani nie potrafi tego odczytać prawidłowo. Że pan po prostu pajacuje. Dobrze. Bardzo dziękuję. Pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, proszę bardzo. Powiedział pan, że na spotkaniu, które zorganizował pan, powiedział pan, jeśli dobrze zrozumiałam, że na spotkaniu, które zorganizował pan Goździkowski z panem premierem Morawieckim, przekonywał pan premiera Morawieckiego o słuszności zawartych w pana ustawie, powiedzmy projekcie ustawy, powiedzmy ustawie białkowej, skróćmy to, słuszności rozwiązań tak, tam zawartych, tak? Tak. Pan Goździkowski, jak rozumiem, absolutnie nie popierał pana ustawy. Tak jak niestety przez poprzednie 4 lata i kolejne 4 lata prawie. A jaki był sens organizowania przez pana Goździkowskiego spotkania, na którym pan miał podać argumenty za poparciem przez PiS pana ustawy, której on nie popierał? Zupełnie nie mam pojęcia, bo to trzeba zapytać pana Goździkowskiego. No, ja wiem, jaki był mój cel, a co było w głowie pana Goździkowskiego, zupełnie nie wiem. Szanuję pana przywiązanie do własnych projektów. W związku z tym mam pytanie, czy gdyby pan premier zamiast nie oferować panu żadnego stanowiska w Ministerstwie Rolnictwa, na przykład zaoferował panu przegłosowanie tej ustawy białkowej, to poparłby pan wybory kopertowe czy nie? Pani poseł, ja naprawdę nigdy nie byłem transakcyjny.
Starałem się dowiedzieć. Czyli poszedł pan na straceńczą misję, tak? Żeby przekonywać pana premiera, wbrew panu Goździkowskiemu, do poparcia ustawy, której pan premier nie popierał, bo nie popierał i także pan Goździkowski. Ja nie zakładam, żeby ktoś nie postępował racjonalnie. Jeżeli by mi się udało przekonać pana premiera, to miałem nadzieję, że ta ustawa będzie przegłosowana. Więc nie ale wiem. To było zupełnie abstrahował pan od kwestii Ministerstwa Rolnictwa, tudzież wyborów kopertowych. Te rozmowy, wykorzystał pan szansę, żeby rozmawiać o pana ustawie, a nie żeby sobie załatwić ewentualne stanowisko. Taki był cel. Paweł Kukiz dawno powiedział, że nie poszliśmy do parlamentu za stanowiska i jak pani widzi, dotrzymaliśmy słowa, pomimo... Czyli Paweł Kukiz nadinterpretował to, co pan mu powiedział, tak? W którym zdaniu? No, w tym, że przekonywano pana do poparcia tych wyborów w zamian za stanowisko. Tak, bo oparł się na tym, co wcześniej mówił pan Goździkowski, żeby się spotkać z panem premierem. Czy pani poseł Filiks miała trudności z wydobyciem od pana odpowiedzi, czy pan się zgadza z panem Pawłem Kukizem, czy nie w pewnej kwestii? Więc ja się spytam, czy też, tak jak pan Paweł Kukiz, uważa pan, że szefowie partii to są capo di tutti capi swoich środowisk? Pani poseł, jak pani dobrze pamięta wypowiedź pana chociażby przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, nikt nie znajdzie się na liście, kto czegoś nie zrobi. Dobrze, tak, to są bardzo, bardzo złe zachowania, bo posłowie powinni być odpowiedzialni przed wyborcami, a nie przed prezesem swojej partii. Kto jest w tej chwili pana capo di tutti capi? Pani poseł, jeszcze raz powtórzę, jak to, co powiedział Paweł Kukiz. Tutaj w naszym środowisku nie postępujemy w ten sposób, że coś ktoś komuś każe. Nawet w tym przypadku... Czyli nie ma pan capo di tutti capi. Nawet w tym przypadku, kiedy pani poseł Okła-Drewnowicz przyszła do nas z prośbą o poparcie ustawy o 1,5%, rozmawialiśmy o tym i zagłosowaliśmy wbrew temu, jak chciało Prawo i Sprawiedliwość, bo uważaliśmy, że organizacje pozarządowe powinny dostawać więcej pieniędzy. Okej, nie będę dopytywać. Ale proszę. Proszę mi powiedzieć. Pytałam, kto jest pana capo di tutti capi. Pan mi mówił coś o pani ministrze Okle-Drewnowicz. Powtórzę, jak pani nie zrozumiała. Nie, proszę mi nie powtarzać. Dobrze. Nie przedłużajmy tej agonii. Czy sformułowanie, że przedstawiano panu podczas tej rozmowy argumenty dotyczące słuszności przeprowadzenia wyborów kopertowych i skrócenie tych argumentów do sformułowania, że to było dobro Polski, dobro partii, dobro Dudy, to jest prawdziwe w tym wpisie pana posła Kukiza? Jest skrót myślowy, ale ładnie brzmiący. Tak? Ale mniej więcej była mowa o tym, bo tam nie wiem jakiej partii, ale na pewno był poruszony ten argument. Ale dobro Dudy było poruszone. Nie, był argument, tak jak pani poseł wcześniej powiedziałem, tego, że konstytucja nie przewiduje odroczenia wyborów prezydenckich. Czyli dobro partii i nie wiadomo jakiej i dobro Polski, ale dobra Dudy nie poruszano tego. Poruszano konieczność wypełnienia zapisów konstytucji, o konieczności przeprowadzenia. Pan Morawiecki nie mówił o dobrze Dudy. Nic takiego nie pamiętam, oczywiście. Nie pamięta pan. Czy to też była nadinterpretacja pana Pawła Kukiza? Czy powzięte to było z jakiejś wcześniejszej rozmowy, ale nie z tej relacjonującej to spotkanie? Nie, oczywiście nic takiego, tak jak mówię w tej nie chwili. Nie przekazał pan nic takiego panu? Nic nie pamiętam, żebym coś takiego przekazywał. Dobrze, kto zaoferował panu miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości?
Jaki pani poseł ma to związek z wyborami kopertowymi? No, pytam się o to, jakie było dobro i oferowane komukolwiek za cokolwiek, więc chciałabym się dowiedzieć, czy i kiedy zaoferowano panu miejsce na listach Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, jak nie mogłem powiedzieć w moim zdaniu wstępnym, od 2015 roku trzymam się tych samych postulatów zmiany ordynacji wyborczej, jak również większego wpływu obywateli na politykę, i to zostało zawarte zarówno w naszej strategii zmiany, jak i w programie Koalicji Polskiej Łączymy Polaków. Mamy tu mieszany system wyborczy, obligatoryjne wiążące referenda, głosowanie przez internet, dekoncentracja administracji. I w tej chwili chciałem powiedzieć, jeju, naprawdę bym prosił trochę cierpliwości. No, cztery zdania pod rząd. Panu zaproponował. I teraz przechodząc dalej, te same postulaty zostały zapisane w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego też uważałem, że należy wzmocnić listę Zjednoczonej Prawicy naszą obecnością. Czyli to pan zaproponował PiS-owi, tak? Że pan się znajdzie na ich listach i wzmocni ich listy? Co to ma za... Pani poseł, ja teraz nie wiem, kto komu i jak proponował, bo były rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością. No powiedział pan, że pan zaproponował, że pan wzmocni Zjednoczoną Prawicę, czyli to pan powiedziałem, że uważamy, i te rozmowy były w naszej grupie, nie pamiętam, 7, 8 członków czy sympatyków Kukiz 15, którzy znaleźli się na listach Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy to było? Słucham? I kiedy to było, te rozmowy, których nie wiadomo, kto komu zaproponował, bo były to rozmowy? Znaczy, miesiąca pani nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jaki to był miesiąc. Dobrze, czyli pan Goździkowski zaproponował panu bycie członkiem Ministerstwa Rolnictwa. Pan Morawiecki niczego panu nie zaproponował. Pan Kukiz wiele rzeczy z pana wypowiedzi nadinterpretował albo podał nieprawdę. I nie pamięta pan, kto, czy to pan zaproponował, czy to panu zaproponowano miejsce na listach Prawa i Sprawiedliwości, ale finalnie pan z list Prawa i Sprawiedliwości wystartował. Dobrze, jak najbardziej, z czego jestem bardzo dumny, ponieważ dalej mogę próbować przekonać Polaków do tego, że ten system patologiczny, który dobrze, obecnie czy pana mamy... pana Goździkowskiego albo pana Morawieckiego po tej rozmowie pan jeszcze raz przekonywał do słuszności poparcia ustawy białkowej? Prowadził pan kolejne rozmowy na temat tej własnej ustawy? Prowadząc rozmowę o pana miejscu na liście Prawa i Sprawiedliwości? Pani poseł próbuje w tej chwili mnie obrazić, ale to się pani poseł nie uda. Prowadził pan takie rozmowy? Pani poseł, chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że jeszcze raz czy dwukrotnie gdzieś później rozmawiałem z panem Goździkowskim, z panem Morawieckim. Rozmawiałem dużo częściej. Uważam, że po to się idzie do parlamentu, żeby wprowadzać rozwiązania, które się obiecało wyborcom, a nie być w loży szyderców. No i dalej, dziękuję pięknie. I dalej to chcę robić, rozmawiając z panem posłem Siekierskim. Ta loża szyderców była o kim? O kimś konkretnie? No bo słucham? O nas tutaj padło, że stosujemy esbeckie metody. A loża szyderców była o kim? Nie o nas, bo nie wiem, dlaczego pani poseł rozszerza. Pani poseł dopiero w tej chwili próbuje. Na samym początku pan powiedział, pani poseł, że stosujemy esbeckie metody pani w tej poseł, komisji. Pani poseł w tej chwili próbuje mi przerywać co drugie zdanie, ale wcześniej nie było to tak ordynarne jak w tej chwili. Czyli ja jestem, zachowuję się w sposób ordynarny, tak? No, nie pozwalając wypowiedzieć się drugiej osobie, tak to wygląda. Pani poseł, czy jeszcze ma dziękuję, nie mam już więcej dziękuję. Pytań. Pani poseł Kłopotek po kolei. Czy panowie też macie pytania? Dobrze. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Nie wiem, czy uda mi się przeprowadzić to, te pytania, zadać te pytania, tak jakbym
Wydaje mi się, że powinno być. Obiecuję, że nie będę przerywał zadawania pytań. Właśnie mi pan przerywa. Obiecuję, że nie będę. Ale pan nie musi obiecywać, bo pan odpowiada na pytania, więc naprawdę nie musi pan przerywać nawet ten wstęp, pani poseł. Panie pośle, proszę mi powiedzieć, kim jest pan Goździkowski? Pan Andrzej Goździkowski. Pani poseł... Mogę go nie znać. Nie wiem, czy pani go zna, czy nie. No, ja też nie znam pana Goździkowskiego, żeby opowiadać całą jego historię. Nie, nie. Kim jest pan Goździkowski z zawodu? Czym się zajmuje? Naprawdę nie sprawdzałem jego zawodu, nie pamiętam. Może i kiedyś czytałem na Wikipedii jego życiorys. Tak jak sobie poświęciłem czas, żeby przeczytać życiorys. Niech pan nie robi ze mnie idiotki, bardzo proszę, panie. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Spotkał się pan z nim. Ale jak... pani poseł, niestety nie mogę nic więcej powiedzieć niż to, co już powiedziałem. To proszę mi jeszcze raz powiedzieć, kim jest pan Goździkowski. Z tego, co wiem, jest prezesem zarządu spółki akcyjnej Cedrop. Dziękuję bardzo. Właśnie taką odpowiedź chciałam uzyskać. Kim ale to zrobiłem. Pan? Dziękuję bardzo. Mówił pan, że spotkał się pan z panem Goździkowskim, bo zadzwonił do pana, tak? I poprosił o spotkanie. I spotkaliście się z panem premierem Morawieckim, tak? Czy to prawda? Tak, nic się nie zmieniło. Dobrze. W takim razie mam pytanie. Czy zadał pan pytanie panu Goździkowskiemu, w imieniu kogo on rozmawia z panem na temat wyborów korespondencyjnych i tego, żeby pan zagłosował za? Tak jak powiedziałem wcześniej, byłem wyjątkowo zaskoczony tą rozmową i propozycją, a jednocześnie... pomyślałem, że ona może rzeczywiście przynieść coś dobrego. No dobrze, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo spotyka się pan z premierem państwa polskiego i z człowiekiem, który jest baronem drobiarskim, bo tak można powiedzieć, najbogatszy człowiek zarządzający firmą produkującą drób w Polsce. I pan Goździkowski, nie pan premier, nie pan szef partii Prawa i Sprawiedliwości, nie żaden minister, tylko pan Goździkowski rozmawia z panem na temat tego, że pan ma zagłosować nad ustawą o wyborach korespondencyjnych. Czy nie jest to dziwne? Pani poseł, naprawdę nie znam, nawet nie chciałem poznać, bo szkoda czasu, jak wygląda struktura właścicielska spółki akcyjnej Cedrop. I nie wiem, czy tam jest większościowym udziałowcem pan Goździkowski, czy pan Koźlakiewicz, czy jakiekolwiek inne nazwisko, które jest w zarządzie czy w Radzie Nadzorczej. Naprawdę to mnie nie interesuje. Ale to jestem nie jest odpowiedź na moje pytanie. Dlaczego prezes jakiejś spółki drobiarskiej rozmawia z panem na temat wyborów korespondencyjnych? Pani poseł, ja naprawdę, jeżeli pani sobie by chciała, to pokażę pani, że nie staram chcę. Się odbierać wszystkie telefony, jakie ode mnie są. Mój telefon jest dostępny w internecie od 8 lat. Mój prywatny telefon jest bardzo dostępny się cieszę od 8 lat bardzo i odbieram to szanuję, ale to nie jest telefony. Odpowiedź na moje pytanie. Dlaczego prezes firmy drobiarskiej rozmawia z panem o wyborach korespondencyjnych? Ale ja odpowiedziałem, pani poseł. No nie. No odpowiedziałem, że nie wiem. Nie siedzę w głowie pana prezesa. No nie mogę inaczej odpowiedzieć. A nie zapytał pan pana prezesa Goździkowskiego, dlaczego rozmawia z panem na ten temat w obecności pana premiera? Nie, nie zapytałem. Co zresztą też powiedziałem wcześniej. A nie wydawało się to panu dziwne, że nie premier z panem rozmawia na ten temat, ani żaden minister, ani członek rządu, tylko jakiś, przepraszam, nie jakiś, pan prezes drobiarskiej firmy, najbogatszej w Polsce? Pani poseł, dla mnie wszyscy ludzie są równi. I czy dzwoni ktokolwiek tak, z wyborców moich, czy nie z wyborców moich, odbieram telefon, słucham i reaguję. Panie pośle, w ocenie wielu osób, specjalistów, posłów, którzy tutaj występowali i odpowiadali jako świadkowie, wybory prezydenckie w 2020 roku to było najważniejsze wydarzenie w Polsce. I mówimy o bardzo poważnej sprawie. I pan próbuje bagatelizować to, że pan rozmawia z każdym na ten temat. To nie jest każdy, to jest prezes firmy drobiarskiej. To nie jest członek rządu, który właśnie przychodzi do pana premiera, spotyka się z panem i próbuje rozdawać stanowiska. Pani poseł, tak jak powiedziałem już wielokrotnie, głównie to media, co pewien czas, jak pani prześledziłaby tamtą historię,
opowiadały o tym, że będę ministrem czy wiceministrem. Takiej oferty wówczas nie miałem ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ale to powiedział pana przedmówca, którego tutaj również pytaliśmy, pan poseł Kukiz, że taką propozycję pan otrzymał. Pani, czy to jest nieprawda? Pani poseł, jeszcze raz mówię, ja nie miałem propozycji ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby być wówczas ministrem czy wiceministrem, ponieważ dosyć dosadnie wypowiadałem się wcześniej, jak moi koledzy i koleżanki z Kukiz 15 przechodzili do Prawa i Sprawiedliwości, czy kolega po miesiącu przeszedł do Nowoczesnej. Uważam takie zachowanie za wyjątkowo naganne, dlatego podtrzymuję to, że powinniśmy zmienić ordynację wyborczą, żeby... Panie pośle, proszę mi odpowiedzieć, nie o ordynacji teraz rozmawiamy, tylko o wyborach korespondencyjnych. Proszę mi powiedzieć, czy pan Goździkowski konkretnie podczas tego spotkania panu coś proponował, jeżeli pan zagłosuje za tą ustawą? Podczas tego spotkania z panem premierem nie było żadnej oferty. Żadnej rozumiem. Oferty, a czy potem była wcześniej jakakolwiek oferta po tym spotkaniu albo wcześniej? Nie przypominam sobie żadnej oferty wcześniej. Jeżeli byśmy myśleli później, to... Nie wiem, kiedy to było, ale na początku, kiedy pan minister Telus był w ministerstwie, proponował mi, abym był wiceministrem, więc mu odpowiedziałem, że nie zamierzam być wiceministrem, bo przyszliśmy do parlamentu, żeby przyjąć komplet ustaw. I dzięki temu spełniliśmy obietnicę pana Tuska z 2007 roku. Ustawę antykorupcyjną przyjęliśmy i kilka innych ustaw, a PSL złamało obietnicę wyborczą. Panie pośle, nie jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o ustawach, o białku, o pana dokonaniach i planach wyborczych. I proszę naprawdę skupić się na odpowiedzi na pytania konkretne dotyczące tematu działania tej komisji. Wynika z tego, że przychodzi pan prezes firmy drobiarskiej, który być może ma jakieś relacje bliższe z panem premierem, skoro pan premier zgadza się w ogóle zorganizować takie spotkanie. Prezes firmy, która organizuje wielkie eventy, organizował wielkie eventy Prawa i Sprawiedliwości i proponuje panu zagłosowanie za ustawą. To się po prostu kupy nie trzyma. To nie jest ani praworządne. W którym miejscu? W każdym. Dobrze. W każdym możliwym. Chcę powiedzieć jeszcze jedno. Mówił pan, że... te wybory to była dla pana wtórna sprawa, że miał pan wtedy ważniejsze priorytety. Tak jak powiedziałam, to była dla wszystkich ogromnie ważna sprawa, bo żyliśmy w bardzo trudnej sytuacji pandemicznej i wszyscy naprawdę podejmowali bardzo trudne decyzje. I pan mówi, że właściwie zagłosował, no bo nie wiedział pan tak naprawdę, dlaczego pan zagłosował przeciwko tej ustawie. Czy tak było? Czy pan się zapoznał z tą ustawą? Chociaż cokolwiek pan wiedział na ten temat, dlaczego mają być przeprowadzone te wybory? Pani poseł, wiedziałem tyle samo, co i pani koledzy z PSL-u. To nie jest odpowiedź na moje pytanie, panie pośle. No jednak jest, a no jakbym powiedział jeszcze dwa zdania, to może być do szczegółów doszło. Więc wiedziałem dokładnie to samo, co i pani koledzy, bo były spotkanie klubu Koalicji Polskiej, gdzie była o tym rozmowa. Więc... Czyli co pan się dowiedział na tych spotkaniach? Skoro pan mówi, że były takie spotkania i rozmowy. Że jest propozycja ustawy wyborów korespondencyjnych, w których to w 100% obywatele mają zagłosować za pośrednictwem Poczty Polskiej i że te wybory będą przeprowadzane, czy pakiety wyborcze rozniesie Poczta Polska. Wówczas byliśmy na samym początku tej paniki covidowej, która wtedy nie wiedzieliśmy, jak się skończy. I okazało się, że wtedy pan marszałek Grodzki mówił o morderczych kopertach, a kilka miesięcy później mieliśmy wybory w trakcie tego, jak więcej było zakażeń covidowych. I dlatego pan zagłosował przeciw, tak? Nie poparł pan tych wyborów. Pani poseł, tak jak powiedziałem, wtedy widzieliśmy, czy słyszeliśmy wypowiedzi zarówno pana Grodzkiego, jak i pana Gowina. Więc
uważałem, że należy postąpić tak. Czyli jak... rozumiem, że wypowiedzi pana Grodzkiego przekonały pana do tego, że nie należy zagłosować za tą ustawą. Uważam, że wypowiedzi, które były w trakcie posiedzeń Koalicji Polskiej, mają sens i nie należy przykładać ręki do wyborów kopertowych. Dobrze. I ostatnia sprawa. Powiem tak. Nazywanie tej komisji hucpą z mojego punktu widzenia jest obraźliwe dla nas i skandaliczne. Spotykamy się tu od wielu tygodni. Staramy się przygotowywać na tę komisję. Czytamy mnóstwo dokumentów. Jesteśmy tydzień w Warszawie i naprawdę staramy się wykonywać swoje obowiązki jak możemy najlepiej. I to jest właśnie demokracja i praworządność, że możemy to robić i możemy państwa pytać i zadawać pytania dotyczące tego, jak doszło do przeprowadzenia tych wyborów. Dlatego uważam, że naprawdę czasami trzeba się zastanowić, czy się kogoś nie obraża, wypowiadając takie słowa. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Mimo wszystko przepraszam panią poseł, jeżeli pani poseł czuje się obrażona i wysoką komisję, ale tak jak powiedziałem, tu państwo zawarli 100 konkretów również dla rolnictwa. PSL napisał 5... Panie pośle, PSL naprawdę, niech pan już, to nie jest ten temat. ...o rolnictwie i wygrał wybory, obiecując ustawę kaucyjną i nic państwo w tym zakresie nie zrobili. O rolnictwie to możemy, panie pośle, porozmawiać bardzo długo, jak wy zniszczyliście polskie rolnictwo przez 8 lat i mnie pan nie zagada w tym temacie. Pani mnie wykała, bo ja mówię bezpośrednio do pani poseł i zwracam uwagę, że nie wypełnili państwo tych obietnic. Raz. Dobrze, dziękuję. Pan poseł teraz Tumanowicz. Proszę bardzo. Trzeba się zalogować na nowo, bo był reset mikrofonu. Proszę jeszcze raz, panie pośle, dołożyć kartę. Ale dobrze, rozumiem, że teraz słychać. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan poseł minister... To też przejdę do zadawania pytań jeszcze raz. Rozumiem, że pan poseł nie został ani wiceministrem, ani ministrem rolnictwa, ani żadnym innym ostatecznie. Oczywiście, bo taka propozycja nie mogła być przeze mnie przyjęta. Nie wiem, dlaczego ktokolwiek taką propozycję sugerował. A ostatecznie pan zagłosował przeciwko tej ustawie o wyborach korespondencyjnych. Tak, jak już czterokrotnie na tej komisji powiedziałem. Czyli można powiedzieć, że nawet jeśli nie doszło do żadnego dealu, tak można wnioskować, rozumiem. No bo skoro tak, no to nie można też analizować tego, czy pan w kolejnym etapie na przykład został jakąś odpowiednią gratyfikacją tutaj nagrodzony, no bo rozumiem, że nie było nawet za co. Ale to jestem, wydaje mi się, co udowodniłem swoją pracą, posłem nieprzekupnym i nie doszło do żadnego dealu, bo tak jak próbuję i mogę dać dużo przykładów, nigdy nie pozwalam sobie na takie sytuacje. Rozumiem, że
Wezwaliśmy pana posła przed oblicze tej komisji, głównie ze względu na akapit we wpisie w mediach społecznościowych pana posła Kukiza. Tak jak nie powiedział mi pan poseł Romowicz, ale później przesłuchałem tę komisję, wezwali mnie państwo z powodu ewentualnych jakichś ofert korupcyjnych, co rzeczywiście w tym akapicie było zainsynuowane. To tylko bym miał prośbę na koniec. Może Paweł Kukiz napisze coś o pani Kidawie Błońskiej albo panu Trzaskowskim na mediach społecznościowych, to zachęcimy do przesłuchania tychże państwa przed komisją śledczą. Dziękuję. Obawiam się, że niestety komisja nie będzie chciała wezwać tych osób. Problem chyba polega na tym, że właśnie ani Rafał Trzaskowski, ani Kidawa takich rozmów nie prowadzili. I na tym, w tym jest rzecz. Dobrze, pan poseł Wójcik na koniec, proszę bardzo. Musi pan mi najpierw włączyć mikrofon. Pan sobie musi sam włączyć. Nie, pan go wyłącza swoim przyciskiem magicznym. Panie pośle, pan się denerwuje, dlaczego komisja panu nie daje dopowiedzieć wszystkiego do końca. No dlatego, że im się od samego rana, od pierwszych minut wypowiedzi pana posła Kukiza zawaliła cała narracja. I mają problem z tym do wieczora. Mogą wykpiwać, śmiać się. Każdy, kto oglądał przez cały dzień komisję, ma doskonale o tym wiedzę. Ja mam do pana pytanie takie. No, zagłosował pan przeciw tej ustawie o wyborach korespondencyjnych. I szanuję to, tylko bynajmniej nie były to takie powody, jak zrozumiałem, słuchając dokładnie tego, jak pan się wypowiadał, jak w przypadku naszych oponentów z opozycji, pan był również w opozycji wówczas, natomiast mówię tutaj o Koalicji Obywatelskiej głównie, która z zupełnie innych powodów tak głosowała i tak przedłużała procedowanie. Czy pan się zgodzi ze mną, że chęć podmiany kandydata na prezydenta Polski była głównym motywem działań ówczesnej opozycji. Wyłączam oczywiście pana i tych, którzy z przyczyn czysto sanitarnych, bo i tacy również byli, głosowali przeciwko tej ustawie. Czy ich motywacją było to, żeby podmienić kandydata w wyborach prezydenckich? Panie pośle, jak najbardziej tak. O tym świadczyły wypowiedzi zarówno pani marszałek Kidawy Błońskiej, jak i przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, ówczesnego pana Budki, którzy byli przeszczęśliwi i nawet się chwalili, że udało im się zablokować. No to więc o tym świadczą jasne deklaracje tych chociażby dwóch osób, chociaż radość z nieprzeprowadzenia tych wyborów, jakbyśmy poszukali w internecie, była wśród Platformy Obywatelskiej powszechna. Rozumiem, panie pośle, że wspiera pan mechanizmy demokratyczne i pewną transparentność wobec tych zdań, które pan wypowiedział przed chwilą. Świadkami przed komisją powinni być i pani poseł Kidawa-Błońska, pan poseł Budka, minister Budka, pan senator Grodzki. Pana zdanie chcę znać. Tak, jak najbardziej. No, to byłyby osoby, które dużo więcej wiedzą o kulisach ówczesnej sytuacji niż ja. A czy wówczas, w tych dniach, kiedy była głosowana ta ustawa, ktoś z opozycji rozmawiał z panem na temat tego głosowania? Nic takiego sobie nie przypominam. Ja wbrew tutaj części posłów obecnych na komisji, wydaje mi się, że jestem szeregowym posłem. Od tego mamy naszego lidera i wówczas również pan Stanisław Tyszka próbował grać równoległego lidera. Rozumiem. Dzisiaj pan poseł Paweł Kukiz powiedział, że były różnego rodzaju propozycje ze strony Koalicji Obywatelskiej. Również pojawiła się propozycja, żeby jedna z osób została marszałkiem Sejmu. Być może nie w tym momencie, ale później. Ja nie potrafię tego jakby czasowo umiejscowić, ale czy było coś takiego? Mi trudno powiedzieć, ja nie słyszałem takiej propozycji. Z
jeżeli byśmy jakoś tam próbowali to analizować, no to po pierwsze nie ulega wątpliwości, że pani poseł mi przeszkadza, ale dziękuję bardzo. Dziękuję za uznanie, pani poseł. Nie wiem, ale ten wybór jest dosyć ograniczony. Na pewno to nie dotyczyło mnie, na pewno to nie dotyczyło Stanisława Żuka, raczej i nie Agnieszki Ścigaj. Rozumiem, ale coś zostaje takiego... nam do wyboru tylko Stanisław Tyszka, ale to on będzie wiedział, czy taka propozycja dla niego była. Tak jak mówię, ja nie uczestniczyłem wtedy w rozmowach z Platformą Obywatelską, nie wymieniałem się żadnymi informacjami na ten temat. A pan poseł Tyszka, on prowadził te rozmowy, tak? I rozumiem, że w tym kontekście, rozumiem, mogła paść taka propozycja. Tak, rozmowy, jeżeli były prowadzone, to tylko przez Pawła Kukiza i Stanisława Tyszka. Czyli nie uczestniczył pan po prostu? Ja nie uczestniczyłem. Czy jest normalną praktyką takie prowadzenie rozmów parlamentarnych w parlamencie z posłami innych ugrupowań, nie wyłączając także prezesa Rady Ministrów, który no, był posłem również? Panie pośle, no, próbowałem dać kilka przykładów, że rzeczywiście posłowie ze sobą rozmawiają bez względu na to, z jakiej opcji politycznej są, i uważam to za normalną praktykę. Jeżeli się myśli szerzej, nie tylko o własnej partii, to trzeba i szerzej wychodzić z propozycjami. Ja w tej kadencji, jeżeli byśmy daleko nie szukali, proponowałem posłom PSL-u podpisanie się pod własną ustawą o ustawie kaucyjnej chociażby, czy byłem w Konfederacji również z ustawami dotyczącymi rolnictwa, jak również mówiłem ministrom obecnym z PSL-u o pakiecie ustaw, które złożyliśmy razem z Prawem i Sprawiedliwością. Rozumiem, ale takie rozmowy także i z prezesem Rady Ministrów, jest to rzecz zupełnie naturalna w tych warunkach, które wówczas były. No rozumiem, że to nie była jedyna taka rozmowa, tylko rozmawialiście także przy okazji innych sytuacji. Trudno się jest w tej chwili jakoś czasowo odnieść do tego, kiedy i jakie rozmowy były. Tak jak powiedziałem, na pewno z moim obywatelskim programem rolnym byłem w 2018 roku u ministra konstytucyjnego, pana Jurgiela, i na pewno byłem u wszystkich kolejnych, więc tak staram się postępować. I jedna rzecz, żeby pan jeszcze potwierdził, bo to jest ważne do protokołu. Był pan na spotkaniu, już omawiał pan kulisy tego spotkania, rozumiem, z udziałem także członków rządu w sprawie dotyczącej ustawy, która dla pana, problemu, który był dla pana niezwykle ważny. Natomiast w czasie tego spotkania nie dostał pan żadnej propozycji stanowiska, tak? Tak, jak najbardziej, oczywiście. Dziękuję bardzo. Pan poseł Romowicz, jedno zdanie. Ja tak, wszyscy składają oświadczenia, to ja tak krótkie jedno zdanie. Panie pośle Sachajko, to musi być strasznie frustrujące, bo pan chodzi z tym programem, najpierw chodził pan do PiS-u, będąc w opozycji, a teraz jest pan w PiS-ie i dalej chodzi pan do opozycji. To może coś pan z tych dobrych rozwiązań przekaże mi, a może będę bardziej skuteczniejszy w tym temacie. Bardzo dziękuję za tę propozycję, ale proszę nie odbierać mi, czy Kukiz 15, sukcesu z tego, że 10 ustaw w ubiegłej kadencji przyjęliśmy, i bardzo proszę, w tej chwili w lasce marszałkowskiej jest 13 ustaw, które zostały złożone. Proszę sobie brać jak swoje. No, jak pan wie, złożyłem za pana lidera również ustawę antysitwową, bo niestety nie mogłem się doprosić marszałka Hołowni, żeby złożył ustawę, którą prawie rok temu przygotował. Ale bardzo proszę, tak, jestem do dyspozycji. Ja chciałbym pana zapytać, jeszcze mam, przepraszam, trzy pytania. Czy pan jest w tym stowarzyszeniu, albo był pan w stowarzyszeniu, kiedy pan premier Morawiecki podjął decyzję o przekazaniu 4 300 000? Potrafisz Polska, przepraszam, fundacja. Nie, znaczy jestem w tej chwili na pewno w zarządzie fundacji, ale zupełnie nie pamiętam, kiedy rozpocząłem moje zasiadanie w zarządzie. Nie, przepraszam, w Radzie Fundacji. Ja pamiętam. No to proszę powiedzieć. Kiedy pan zasiadał, kiedy pan został tam powołany,
premier podpisał decyzję o przekazaniu 4 300 tysięcy na Fundację Potrafisz Polsko. Bardzo się cieszę, że te pieniądze zostały przekazane. Niestety PSL złamał... Czy pan uważa, że bez konkursu premier powinien podejmować jednoosobowe decyzje, gdzie pan jako poseł jest w fundacji i dostaje publiczne pieniądze? A propos tych antyświtwowych ustaw, o tym chcę powiedzieć, bo poprzednio pan wyłączył mikrofon, więc chciałem powiedzieć, że konieczność ubiegania się w różnych miejscach o te pieniądze, na które się umówiliśmy z PSL-em, nie zostały przekazane, bo gdyby PSL dotrzymał swoich obietnic, pytam o premiera Morawieckiego. Już do tego zmierzam, to te rzeczy obywatelskie byłyby kilka lat wcześniej załatwione. Z tego co wiem, pan premier przekazywał pieniądze ze środków w jego dyspozycji wielu fundacjom. Ja tylko pana zapytałem. Fundacjom, diecezjom, tak jak powiedział pan. Czy w związku z tym. Klinice, Budzik również. Dobrze, no tak. Nikt z kliniki Budzik nie jest posłem, a pan jest posłem i czy pan nie widzi tu konfliktu interesu, że pan był posłem, wszedł pan do stowarzyszenia i chwilę potem, przepraszam, do fundacji i chwilę potem fundacja dostaje decyzją premiera, nie konkursu, nie jury, tylko decyzją premiera 4 300 000 na fundację, do której właśnie pan wszedł. Czy pan nie widzi tu jakiegoś konfliktu interesu? Panie przewodniczący, ja nie widzę nic złego, żeby rząd wypełniał zapisy ustawy zasadniczej, czyli konstytucji. Te środki, które zostały przekazane, są bezpośrednio i były bezpośrednio przekazane na to, aby Nie pytam na co. Tylko pytam, czy nie poczuł pan takiego konfliktu interesu z tym, że jest pan w fundacji, gdzie premier jednoosobowo podejmuje decyzję o przekazaniu naszych pieniędzy. Przez chwilę rzeczywiście czułem się dziwnie, że musimy wypełniać obietnicy Platformy Obywatelskiej z 2007 roku. Niech pan nie kpi, dobrze? Ja nie kpię, bo proszę sobie przypomnieć, że Platforma Obywatelska obiecała wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Ja mam tylko nadzieję, że będzie pan musiał się również rozliczyć z tych pieniędzy. 4 300 000. Dobrze, ale mam pytanie, czy pan Paweł Kukiz reprezentował państwa stanowisko w sprawie wyborów kopertowych? Panie przewodniczący, ale pan próbuje wprowadzić nas oglądających w błąd, bo cały wniosek o te pieniądze znajduje się na stronie lub bezpośrednio.pl. Na tej stronie znajduje się pełne rozliczenie. Ja nie znam innej fundacji, innej organizacji, która tak transparentnie postępuje. Więc naprawdę pan przewodniczący nie musi się martwić, bo na tej stronie ma pan i wniosek, i wszystkie faktury, kto ile zarobił i na jakie... Wie pan jest chyba na tyle jednak cele... inteligentny jest pan posłem, że ja nie o to pytam. Ale ja panu odpowiadam. I na jakie cele zostały wydane te pieniądze? Słyszę. I również tam ma pan pełne rozliczenie właśnie tego projektu. Czy pan rozumie, co ja do pana mówię, że pan jako poseł nie powinien zasiadać w fundacji, gdzie premier jak swoje podejmuje decyzję i przekazuje fundacji 4 300 000? Czy panu się nie zapaliło jakieś światło ostrzegawcze? Tak jak powiedziałem, przez pewien czas czułem pewien dyskomfort, że muszę robić to, co pan Tusk obiecał, ale konstytucja jako ustawa zasadnicza wymaga tego, żeby wszyscy posłowie to robili. Dobrze, ostatnie dwa krótkie pytania. Zadałem już to panu pytanie, ale pan nie odpowiedział. Czy Paweł Kukiz reprezentował państwa, czy też rozumiem, że cała państwa grupa z koła Kukiz reprezentował pan Paweł Kukiz w kontekście wyborów kopertowych? Mieliście państwo jedno zdanie w tej sprawie? Co to znaczy jedno zdanie? W sprawie wyborów kopertowych. Zagłosowaliście tak samo jednomyślnie? Tak jak powiedziałem wcześniej, a pan przewodniczący jest tego świadom, cała Koalicja Polska zagłosowała przeciwko wyborom korespondencyjnym. Czyli można powiedzieć, że ten wpis Pawła Kukiza, który mówi, że Kaczyński uparł się, żeby za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem publicznym i zdrowym rozsądkiem, zrobić wybory prezydenckie w maju i wysłał swoje popychadło, aby korumpowały, kupowały lub zastraszały posłów. Rozumiem, że pan pod tym zdaniem również by się podpisał.
Dla mnie jednak to zdanie jest zbyt ostre, ale Paweł co by pan z tego tak, zdania wyciął? Tak bardzo plastycznie swoje słowa. Dobrze, ale co panu jest za ostro tutaj? Popychadła, korumpowanie, kupowały, zastraszanie. Co panu tutaj nie pasuje w tym tekście pana Pawła Kukiza? Na pewno zastraszanie. Ja nikogo nie ośmieliłbym się nazwać popychadłem. Co do korumpowania, to może tak jak powiedziałem, ta oferta pana Krzysztofa Grabczuka z Platformy była dużo gorsza w swojej wypowiedzi wówczas dla mnie niż oferta rozmowy z premierem na temat wyborów korespondencyjnych. Ale ta cała reszta, czyli uparł się za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem publicznym, zdrowym rozsądkiem, pan tego nie kwestionuje. Rozumiem. Mam jeszcze, wie pan co, na koniec. Pan uważa, być może to jest normalne, że dzwoni do pana prezes dużej firmy drobiarskiej i mówi: słuchaj, zorganizuję spotkanie na Parkowej. Na Parkowej to jest willa premiera, tam nikt z nas nie może wejść. Nikt z nas tu chyba nie był. I tak sobie nie wchodzi nikt z ulicy. A pana zaprasza prezes jednej z największych firm drobiarskich i wiadomo, o co chodzi. Chodzi o wybory kopertowe. Mówi pan to przez telefon. On tam wchodzi, wychodzi jak do siebie do domu. Spotyka się pan z nim i z premierem w sprawie wyborów kopertowych. I tutaj też panu się nic nie zapaliło, że coś jest nie tak? Że to człowiek z biznesu decyduje, jak ma pan głosować, albo też zachęca do głosowania pana na sprawie wyborów kopertowych. Akurat w sprawie jego firmy wiadomo, że to nie dotyczyło jego firmy. Tylko dotyczyło to fundamentalnej dla konstytucji, dla Polski sprawy, dla demokracji wyborów na prezydenta. Jak pan przeczytał w tym wpisie, było to dla mnie niekomfortowe. Rozmawiałem z Pawłem Kukizem o tej sytuacji. Aczkolwiek uważałem, że próba przekonania premiera do jednego z rozwiązań z obywatelskiego programu rolnego jest warta tego, aby na takie spotkanie się udać. Ale przedsiębiorcy często sobie tak organizowali spotkania na Parkowej z premierem Morawieckim? Wchodzili, wychodzili, organizowali, dzwonili do panów, żebyście przyjechali? Czy przedsiębiorcy bardzo często sobie tam organizowali, to pan w tej chwili jako członek koalicji myślę, że może sprawdzić, bo tam... Nie, ja pana pytam za czasów pana premiera Morawieckiego, proszę nie udawać Greka. No ale jeszcze raz, nie wiem, pan mnie pyta o coś, czego ja nie mogę sprawdzić. To było wówczas moje jedyne spotkanie, dlatego mówiłem, że byłem zaskoczony takim spotkaniem. Ale jednak pan poszedł na to spotkanie. Był pan zaskoczony, że dzwoni prezes dużej firmy drobiarskiej w sprawie wyborów kopertowych i mówi pan, a pójdę sobie na spotkanie, bo on organizuje u premiera. Nie premier, tylko on z premierem, żeby pan przyszedł w sprawie wyborów kopertowych. Tak jak powiedziałem przed chwilą, rozmawiałem o tym z Pawłem Kukizem i tak jak Paweł Kukiz... Ale pan chyba sam też potrafił podejmować decyzję, no nie tylko z panem Pawłem Kukizem, no pan chyba też analizował, kto do pana dzwoni i w jakiej sprawie. Dlatego czy na pewno powinien organizować na Parkowej człowiek z biznesu spotkanie w sprawie wyborów kopertowych? Tak naprawdę, czy on jest z biznesu, czy z ulicy, to... No wie pan, nikt z ulicy nie organizuje spotkań u premiera, no nie oszukujmy się, wie pan. No. Ma pan poseł rację, tylko tak jak powiedziałem, mnie interesuje to, żebym spełnił obietnice wyborcze zarówno w 2015 roku i wtedy przyjęto nasze 3 ustawy w poprzedniej kadencji 10 i mam nadzieję, że w tej kadencji również co najmniej taki efekt osiągnę. Czy są pytania z państwa strony? Nie ma. Dobrze. Szanowni państwo, informuję świadka, że po sporządzeniu protokołu przesłuchania poinformujemy pana o terminie, w którym będzie pan mógł go podpisać. Na tym kończę ten punkt porządku dziennego. Dziękuję świadkowi za przybycie. Dziękuję również. Za chwilkę przejdziemy do punktu 4 dotyczącego wniosków dowodowych. Ponieważ jeden z wniosków dowodowych dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa, to muszę w tej chwili zamknąć tą część jawną, ogłaszając jednocześnie 10 minut przerwy, żeby państwo mogli spokojnie opuścić salę, a następnie zapraszam państwa za 10 minut, żebyśmy mogli odtajnić dokumenty i przegłosować te wnioski, które zostały złożone. Mamy 3 wnioski dowodowe i jeden wniosek o
zwolnienie dokumentów z tajemnicy przedsiębiorstwa.